zdjęcie porządkowe, które pokazałem po przesłanie. To jest trzeci. Trzeciego punktu, przyjęcie uchwały w sprawie kontraktu bulwerowego w dzielnicy Rów. Mamy tutaj projekt uchwały i rozpoczynamy dyskusję na ten temat. Jeszcze się nazywam. Już jest przewodniczącą naszego posiedzenia. Moje nazwisko Piotrowska, jestem przewodniczącą zarządu i jako Rada Dzielnicy Rury musimy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia wyrażenia opinii pozytywnej lub negatywnej na temat kontraruchu na ulicach w naszej dzielnicy. Ponieważ mamy różne zdania na ten temat, są różne opinie, zostali na to spotkanie zaproszeni przedstawiciele lubelskiej drogówki, między innymi pan Radosław Żukiewicz, którego poprosiła o zdanie. Z mojej strony został zaproszony także pan Aleksander Wiątek, którego nie ma, ale widzę, że są przedstawiciele ruchu drogowego, ruchu rowerowego, tak? Jeżeli mogłabym prosić w tym momencie o rozpoczęcie dyskusji na ten temat. I może zaczniemy, mogę pana prosić o wyrażenie opinii na temat kontraruchu w dzielnicy Rury. Witam państwa, serdecznie i chciałem powiedzieć tylko jedno, bo jeśli chodzi o państwa osiedle, tutaj o tą dzielnicę Rury, wydawana była przez Wydział Ruchu Drogowego Komisji Publicznej, była negatywna opinia dotycząca złożonych propozycji te ulice, które zostały nam wskazane i przedstawione projekty do przeanalizowania, po prostu odrzuciliśmy na zasadzie, że nie spełniały takich wymogów bezpieczeństwa na tych ulicach, które zaproponowano, bo nie wiem na jakich czy się coś zmieniło do tego czasu. Te ulice akurat, które były nam przedłożone, skupimy się na tym osoby, które u nas zajmują się inżynierią ruchu drogowego, przeanalizowali to i według naszej oceny prowadzenie tam kontraruchu miałoby jakieś takie, zagrażałoby bezpieczeństwo i tym rowerzystom, i uczestnikom wszystkim, którzy tam parkują. Można by taki kontraruch prowadzić, ale wiązałoby się to z tym, że trzeba byłoby zlikwidować miejsca postojowe. A tutaj na pewno tego nie chcielibyśmy, bo tych miejsc wiadomo jest i tak mało. Jeżeli zlikwidujemy miejsca postojowe, spowoduje to, że kierowcy zaczną parkować na chodnikach, na trawnikach. Jeszcze bardziej to utrudni życie mieszkańcom i będzie to większe zamieszanie spowodowało. Także coś można za coś, ale to kwestia, co państwo bardziej wolicie wprowadzić, jakie macie oczekiwania. Akurat mówię, były konkretne ulice, złożone projekty i wypowiadaliśmy się do konkretnych miejsc. Ja już nie pytałbym, bodajże w maju, mój kolega równorzędny ze mną stanowiskiem analizował to, naczelnik Łukasz i te osoby, które zajmowały się inżynierią, były projekty, które dotyczyło kilku osiedli różnych miejsc, co do niektórych zostało to przyjęte pozytywnie, bo było to przeanalizowane. W niektórych miejscach można to wprowadzić, także to nie to, że jesteśmy negatywnie nastawieni, że wszędzie mówimy nie, ale są takie miejsca, że po prostu widzimy tutaj, nie widzimy tej możliwości i widzimy pewne zagrożenie. Takie nasze stanowisko było. Także, a czy może pan podać się konkretnie, dlaczego to będzie niebezpieczne rozwiązanie? Tak jak mówię, przede wszystkim nie mam tych ulic akurat, nie dysponuję tym, nie jestem poproszony, bo to już było dosyć dawno. My tych projektów przerobiliśmy 600 od tamtego momentu. I nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja indywidualnie nie tymi projektami się zajmuję. Są to policjanci, którzy tym się zajmują. Akurat policjant zajmujący się tą inżynierią
chwili obecnej jest na takim szkoleniu, dopiero w grudniu kończy i on jest, tym się generalnie zajmuje, on to analizuje pod kątem powiedzmy parametrów, przepisów i do tych ulic się odnosi. Z tego co wiem, to był bardzo duży zakres tych projektów na różnych dzielnicach, także ciężko mi powiedzieć, których to ulic dotyczy. No i nie jestem w stanie to powiedzieć. A jeśli chodzi o jakie zagrożenia, jeżeli jest bardzo wąska jezdnia albo no, wąska i jeszcze pojazdy, które stoją po obu stronach drogi, jeśli ma się pojawić rowerzysta, który ma jechać z przeciwnego kierunku, może powodować to zagrożenie, że osoba wysiadająca z pojazdu, czy to jakieś dziecko, czy ktokolwiek, jakaś osoba starsza przechodząca, ktoś może zaczepić, otworzyć. Jest zagrożenie też dla rowerzystów na takim odcinku drogi. I przykładem może być na przykład ulica Jasna, gdzie jest prowadzony tylko drogą. No i generalnie tych rowerzystów nie mają gdzie jechać, bo stoją po obu stronach jezdni, stoją pojazdy zaparkowane. Jest wymalowane na jezdni coś, czego nie ma, jest abstrakcją i tych rowerzystów tam nie ma. Jeżeli tam się rowerzysta pojawi, to powiem szczerze, ja z ręką na sercu jadąc radiowozem boję się, że mi się nagle coś pojawi i że możemy się zahaczyć. Samym lusterkiem mogę zaczepić taką osobę. Ta osoba na rowerze też musi mieć zapewnioną pewną odpowiednią szerokość bezpieczeństwa, żeby bezpiecznie ominąć pojazd. Są różne pojazdy różnej szerokości, wielkości. To też trzeba brać pod uwagę. Panie Przewodniczący, ja mogę się odnieść, bo ja wiem, których ulic będzie to dotyczyło na osiedlu i przygotowałem też taką 10-minutową prezentację w formie zdjęć. I teraz tak, jeśli Państwo jeszcze dokończę, to mówię, jeżeli ktoś złoży do nas projekt na jakieś nowe ulice, ja tutaj dzisiaj nie będę na temat tych ulic się wypowiadał, ani tu Państwa zapewniał, że coś przeanalizuje na szybko, to muszę, każdy projekt musi być indywidualnie u nas złożony, to trzeba usiąść nad tym, dokonać pomiarów, sprawdzić w różnych przepisach, jak to jest. Ja tego przepisu też nie mam w głowie, żeby tu ktoś mi nagle nie pytał o jakieś rozporządzenia, bo to jest bardzo szeroki wachlarz tego typu spraw. I tak jak mówię, do każdego trzeba podejść indywidualnie projektu i każdy indywidualnie przeanalizować. Także jeżeli do nas wpłyną do ruchu drogowego, jeżeli Państwo złożycie, ktoś złoży jakąś propozycję co do danej ulicy, my się wypowiemy. Wypowiemy się z naszej strony, mówię, co do tych ulic, my żeśmy się już wypowiedzieli, także ja tutaj stanowiska nie zmienię, bo chyba się nic nie uległo, parametry ulic się nie zmieniły ani szerokości, chyba że coś uległo zmianie, to jak najbardziej, jeżeli wpłynie projekt taki, to wtedy się przyjrzymy temu projektowi i wydamy podobną opinię, czy nową opinię, także z naszej strony to byłoby, jeśli chodzi o osiedle Rury, o tę ulicę. Ja tylko się odniosę jeszcze do ulicy Jasnej, o której Pan wspominał i tutaj o której kolega też wspominał w korespondencji na ten temat do nas, że jest to dobry przykład. Natomiast mam przed sobą pismo zastępcy, jest to pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który jest jednostką nadzorującą zarząd dróg i mostów. To jest pismo od pana wojewody, które mówi o tym, że jeżeli na ulicy Jasnej jeżeli ta ulica Jasna nie zostanie przebudowana, to proponuje jednak zlikwidowanie zgody na kontraruch na tej ulicy, gdyż jest właśnie bardzo niebezpieczna. Ja ewentualnie mogę tą opinię Państwu skierować. Mógłbym się odnieść? Bo jakby to pismo jest odpowiedzią na nasz wniosek o kontrolę przez wojewodę. Zresztą on dotyczył już kilku kwestii. Wojewoda zresztą do tego różnie podchodził w różnych sytuacjach. Kilka lat temu zgłaszaliśmy m.in. przyciski na przejazdach rowerowych, gdzie wojewoda nie dopatrzył się nieprawidłowości. W tym momencie już nie ma przycisków na przejazdach rowerowych, wszędzie jest detekcja automatyczna. I tak jakby wojewoda, pomimo tego, że było niezgodnie z prawem, tego nie zauważył. A teraz ta kontrola dotyczy ogólnie tego, że naszym zdaniem, co wynika zresztą z orzecznictwa innych wojewodów i Najwyższej Izby Kontroli, a w Lublinie zarządzanie ruchem odbywa się niezgodnie z przepisami prawa, ponieważ zarządzanie ruchem może być tylko i wyłącznie wykonywane przez prezydenta. W Lublinie to zostało przekazane zarządowi dróg i mostów bez wyraźnej delegacji ustawowej, a zgodnie z artykułem 6 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w ramach przepisów prawa. Tutaj nie było żadnej podstawy, czyli jakby zostało to złamane i w związku z tym inni wojewodowie i Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że nie może być coś takiego dokonywane. No wojewoda trochę poszedł w tym kierunku, żeby po raz kolejny sprawdzać te organizacje ruchu, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Ulica Jasna została zatwierdzona przez Zarząd Drogi Mostów, miała pozytywną opinię policji, czyli w tym momencie ja stawiam takie pytanie, czy osoby, które jakby tworzą tę organizację ruchu, mają odpowiednie kompetencje. Bo ja powiem Państwu, że do wojewody zgłosiliśmy dużo więcej ulic, które nie spełniają żadnych wymogów, a są oznakowane. Tutaj mamy Państwo informację, że żeby ruch rowerowy, znaczy przepraszam, kontraruch z samochodem się odbywał, ulica musi mieć minimum 4 metry szerokości. Zgłosiliśmy do wojewody około 8 ulic w Lublinie, które mają mniej niż 4 metry szerokości i jest dopuszczony dwukierunkowy ruch samochodu. Także w porozumieniu rowerowym nie bardzo widzimy niemożliwości dopuszczenia kontraruchu na ulicach o szerokości 4 metrów w sytuacji, kiedy już analogiczna sytuacja jest dopuszczona dla samochodów. I często ma to zresztą miejsce dla parkowania. Inną sytuacją są także przepisy na przykład o drogach pożarowych. Ja w to nie będę wchodził, bo to tak jakby dzisiaj zostało nam dopiero zwrócona na to uwaga. Pytanie, czy w obecnej sytuacji na większości ulic w Lublinie, kiedy jest parkowanie ruch dwukierunkowy albo jednokierunkowy, zachowane są szerokości wymagane dla dróg pożarowych, które te ulice w większości spełniają. To jakby jest do sprawdzenia. No, chciałem tylko podkreślić, że to jasno jakby miało opinię ruchu. Naszym zdaniem tam też jest fatalnie to wdrożone, szczególnie przy ulicy Lubomelskiej, gdzie naprawdę samochody skręcają przez kontrapas. Dlaczego? Bo ten kontrapas nie jest w żadnym stopniu tam wyznaczony. I sami na to zresztą zwróciliśmy uwagę wojewodzie. Także tu jest pytanie, jak do kompetencje, czy Zarząd Drogi Mostów i czy organy opiniujące do organizacji ruchu mają wiedzę. Zwrócę też uwagę, że lubelska policja opinii wydanych w tym momencie nie posiada, z informacji, jakie otrzymałem, czyli tak naprawdę nie wie, co zaopiniowała i w jakim kształcie. Być może panowie mogą się do tego odnieść, jak to wygląda. A druga rzecz. Może ja zaprezentuję, bo to będzie tak. Dobre jakieś podwójne w ogóle na czym to polega. Dobry wieczór, ja się nazywam Michał Wolny, jestem z Towarzystwa do Natury i Człowieka i z Porozumienia Rowerowego. Od 10 lat działamy w Lublinie na rzecz tego, żeby rowerzystom mogli przemieszczać się po Lublinie komunikacyjnie, bezpiecznie i komfortowo. Koordynuję też kampanię rowerową MAJ, która jest adresowana do szkół podstawowych. A może na początek, tak tytułem wprowadzenia, na czym ten kontraruch w ogóle polega? On tak naprawdę, tak jak pokazuje ta ikonografika przygotowana przez naszego kolegę, kontraruch rowerowy jest wyznaczony na ulicach jednokierunkowych pod prąd. Nie jest to wydzielona część dla rowerzystów, jest to współdzielona przestrzeń, dzielona przez nadjeżdżającego kierowcę samochodu i rowerzystę, jeśli on się pojawi. Więc nie jest to dwukierunkowa droga dla rowerów. Wiadomo, że każdy porusza się po prawej skrajnej stronie drogi. No i wiadomo, że przy skrzyżowaniach trzeba zachować szczególną ostrożność. Jest zawsze prośba do kierowców, żeby na tych tak zwanych sierżantach rowerowych, czyli tych piktogramach poziomych, wymalowanych auta nie parkowały, żeby nie zasłaniały i żeby auto i rowerzysta w miarę możliwości zachowywały metr odstępu. To jest ikonografika, która też z Komendą Miejską Policji, ze Strażą Miejską była uzyskana. Druga rzecz, czym się to różni od kontrapasa? To jest kilka ulic w Lublinie, które mają wydzieloną drogę rowerową pod prąd i tym się różni od kontraruchu, o którym dzisiaj rozmawiamy odnośnie tych 5 ulic tutaj w ramach dzielnicy Rowerów, że jest wydzielony pas rowerowy 1,5-metrowy przy prawym krążniku pod prąd. I to wtedy, jeśli oczywiście przekrój jezdni na to pozwala, wtedy wiadomo, jest po prostu wydzielona ciągłą linią oddzielona część dla rowerów i dla samochodów. W kontraruchu tego nie mamy. Może być stosowany kontraruch na ulicach o szerszym przekroju. Mamy też w Lublinie kilkanaście ulic, na których znajdują się pasy rowerowe. Pasy rowerowe są wyznaczane przy prawej skrajni jezdni w tym samym kierunku, w stronę, którą poruszają się pojazdy i zwykle pasy rowerowe są wyznaczane po obu stronach jezdni, są jednokierunkowe. Tak tytułem wstępu, żebyśmy po prostu wiedzieli, o czym rozmawiamy, jaka jest różnica, czyli skupiamy się dzisiaj na tym. Kontraruch. I teraz tak.
Taką podstawą prawną do wdrożenia kontrruchu jest rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju sprzed 2 lat, który bardzo jednoznacznie określał, kiedy taki kontraruch może być wdrażany. I na tej podstawie to jest jakby dla nas punkt wyjścia. Mamy też kilkanaście, bodajże 17 ulic w Lublinie w obecnej chwili, gdzie znajdują się zarówno kontrruch, tak jak tutaj chociażby ulica Kozia w ścisłym centrum przy placu Łokietka, która no jest też taką dosyć pieszą przestrzenią, czy na takich ulicach jak Kowalska, do ulicy Kurmańskiej jest wyznaczony kontrruch, prawda? W drugą stronę tak to wygląda od strony Zamku Lubelskiego, czy chociażby na Majdanku ulica Szczygla, taka osiedlowa uliczka, takie głównie te, których dotyczy sprawa tych 5 ulic tutaj z dzielnicy Ruhr. Jest kilka miast w Polsce, gdzie to rozwiązanie wdrożono masowo. Takim przykładem jest Radom, który w 2015 roku na wszystkich ulicach jednokierunkowych wdrożył kontraruch. Przez cały pierwszy rok obowiązywania kontraruchu w Radomiu nie zdarzył się ani jeden wypadek. My też wystąpiliśmy do Wydziału Ruchu Drogowego, do Komendy Miejskiej Policji z takim wskazaniem o ilości wypadków kolizji z udziałem rowerzystów. Niekoniecznie czy z winy kierowcy, czy z winy rowerzysty. Przeanalizowaliśmy między 2013 rokiem do końca kwietnia tego roku. Okazało się, że nie było na żadnej z ulic, na których jest wdrożony kontraruch czy też kontrapasy, nie było zdarzenia z udziałem rowerzystów. Takim miastem, które bardzo masowo wdrożyło na około 150 ulicach, jest Gdańsk. I tam po prostu jest to masowo stosowane rozwiązanie jako forma takiego zharmonizowania ruchu. Postanowiliśmy wczoraj z kolegą Ślimińskim od nas porozumienia drogowego, wczoraj, oczywiście zupełnie nielegalnie, ale żeby to przetestować, trzeba było zrobić taką wizję lokalną i na tych 5, na 4 ulicach, czyli na ulicy Grażyny, na ulicy Wajdeloty, na ulicy Jana Sawy i na Kaliskiej, kolega przyjechał, ja to dokumentowałem, czy rzeczywiście jest możliwość, no bo to, że jest bezpiecznie, to już wiem. W Lublinie do tej pory okrągłe 0 wypadków na kontra ruchu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przestrzeń? Więc proszę zobaczyć, to jest to skrzyżowanie ulicy Grażyny z Wajdeloty, tutaj przy boiskach Szkoły Podstawowej nr 29. Przestrzeń, którą rowerzysta pokonuje w czasie takiej dosyć spokojnej jazdy, myślę, że to jest tam około 20 na godzinę prędkość tego rowerzysty, pozwala na swobodne wymienięcie się aut. Auta jadą tutaj z prędkością 20 do 30 na godzinę i rzeczywiście ulica Grażyny, ja sam mieszkałem przy ulicy Grażyny przez 11 lat, bardzo dobrze ją znam. Spokojnie tej przestrzeni jest wystarczająca, proszę zobaczyć ilość. Bzdura, bo wszyscy uciekają do krawężnika, także proszę nie mówić. Tak, to nie będzie to krawężnik, to może ja pokażę to kto ucieka, to ucieka wtedy w bok, no to logiczne jest. Nie, no ucieka w bok. Nie, znaczy on ucieka. Nie goni, ale ucieka, bo jedzie po drugiej stronie, na przeciwko. Ale proszę zobaczyć. No człowiek nie odpowiedział. Niech pan skończy i później. Nie bzdura, to taka jest prawda. To znaczy, ja tylko pokazuję zdjęcia, żeby nie było. Tutaj generalnie duży problem, no osiedle Mickiewicza mi bardzo dobrze znane, jest problem rzeczywiście z różnymi przypadkami nielegalnego parkowania, tak jak tutaj widać są dwa pasy ruchu i auta parkują. Natomiast przestrzeni tutaj jest wystarczająca ilość, zwłaszcza po tych remontach nawierzchni, które pozwalają tak naprawdę w pełni wykorzystać, nie jest zniszczona przy
przy krawężnikach i te auta się spokojnie, spokojnie z rowerzystą mijają. To już jest tutaj, kiedy rowerzysta i kierowca mijają szkołę 29 już przy dojeździe do ulicy Grażyny. Kolejna sprawa to jest ten odcinek ulicy Jana Sawy, który jest schowany za tym centrum handlowym Komfort. Jest taki krótki odcinek, właściwie dojazd do bloków. Pomimo tego, że jest tam rzeczywiście dosyć wąsko, bo jest parkowanie po obu stronach, przyjeżdżały auta i spokojnie się mieściły. Natomiast odcinek tutaj ulicy Kaliskiej, tutaj wzdłuż od Skrzatów, to proszę zobaczyć, poza tym, że tak naprawdę nie spotkaliśmy żadnego samochodu z tego względu, że najwyraźniej ta przestrzeń jest taką przestrzenią tylko dojazdową do bloków i o godzinie 10 nikt tam już specjalnie samochodami się nie porusza. Mieszkańcy tej przestrzeni korzystają z jezdni z tego względu, że często chodniki i pobocza są bardzo tak ściśle zastawione samochodami, korzystają tak jak ze strefy zamieszkania. Czyli cała przestrzeń jezdni, rodzice, czy tam chyba byli nawet dziadkowie z wnuczkami, tutaj proszę zobaczyć, pani wraca z zakupami, z świadkami rodziny. To ma do rzeczy, że jest to bezpieczna przestrzeń i że mieszkańcy, także piesi, korzystają z przestrzeni tej jezdni. I to tak naprawdę pokazuje, że ta przestrzeń spokojnie może być współdzielona zarówno przez... Czy mogę odnotować na ulicy Kaliskiej? Nie, to już jest koniec. Proszę Państwa, nazywam się Andrzej Gołacki, jestem członkiem Rady Dzielnicy Rury. Poniekąd przeze mnie jest to właśnie spotkanie, bo zależało mi, żeby pojawiły się na posiedzeniu dwie strony, żeby obie strony mogły wymienić się merytorycznymi argumentami, a jako członkowie Rady zabierzemy głos i większość zdecyduje tak naprawdę. Natomiast zależało mi na dyskusji. Nie każdy ma po prostu szansę wypowiedzenia się. I teraz, jeżeli możemy wrócić do zdjęcia na ulicy Kaliskiej. Ulica Kaliska jest na osiedlu Marii Konopnickiej. Tam jest kwestia niekompletnego oznakowania, bo w zasadzie osiedle jest strefą zamieszkania, czyli pojazdy do 20 km z taką prędkością mogą się poruszać. Pieszy może iść środkiem ulicy i kierowca musi go ustąpić po prostu pieszemu. No też tak kierowca więc... może parkować, przepraszam, w miejscu wyznaczonym, a na tej ulicy nie wiem, że to jest parkowanie. Czyli ja tu jako członek rady muszę powiedzieć, że deficyt miejsc jest i też zależy nam jako członkom rady, żeby zwiększać te miejsca, bo niestety mieszkańcy nie mają się za parkować. Ale na razie nie ma tam oznakowania. Okej, natomiast tam gdzie są te wózki mamy z wózkami, gdyby można było to zdjęcie. I teraz proszę Państwa, mamy taką sytuację. Rowerzysta jedzie pod prąd, stanowi zagrożenie, prawda? Natomiast mama jedzie z wózkiem i już nie stanowi zagrożenia. Tak więc albo faktycznie osoby, które znajdują się na jezdni, stanowią zagrożenie, tego się trzymamy, albo nie. Poza tym ulica Kaliska tak de facto, ja już jakiś czas tam nie byłem, może się pozmieniało, ale kiedyś nie posiadała chodnika. Tak więc... Może on będzie widoczny w następnym zdjęciu. On jest w szereg czwartych zastawiony samochodami, które parkują, więc siłą rzeczy piesi korzystają z jezdni, bo chodnik jest już zajęty. Tak, znaczy, może problem, że nie mają miejsca i parkingu wymienia. Widzę problem, że mają mieszkańcy z tym, że jest niebezpieczne nawet na tej ulicy wcześniej, że tam wyjeżdżający i cofający tam mnóstwo jest pojazdów. Ludzie może mają miejsca i parkingu za komfortem. Tam ja na przykład parkuję praktycznie codziennie, jak gdzieś tam do Biedronki, żeby zrobić parkour w Biedronce, szukam miejsca i tutaj często się znajduję. Jak ci ludzie z banków wyjeżdżają po pracy, ja po swojej parkour. Żeby wycofać się stąd, patrzę przez lewą rękę, przez słupki samochodów, czy ktoś mi stamtąd nie jedzie jednokierunkowo. Jeśli ktoś będzie mi wjeżdżało kontra ruchem, będę musiał się obracać w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. W tym czasie pan cofnie i uderzy w samochód. Dokładnie. To jest w ogóle...
Nie to jest zmienienie, pan tak nie próbował wyjechać tam. Ale w wielu miejscach ma konkretnie, jak pan wyjeżdża z parkowania społecznego czy przeprowadzonego, musi pan się w strony rozglądać, prawda? Jeśli ma ruch jednokierunkowy, jeśli ma ruch jednokierunkowy samochody, to tylko z lewej strony może nie. Ale wtedy będzie miał pan oznaczenie, że jest tak, że dopuszczamy ten kontrarów, prawda? Więc ale rozejrzeć się w dwie strony. Ale to jest wąsko. Ja myślę, że kierowca, więc nie ma szumu. Zakładamy, że jest jeden kierunek. Przy tak wąskich ulicach będziemy zakładali dwa kierunki. Nie będziemy go wiemy już, że są w mieście ulice, które są węższe niż te 4 metry i jest na nie dopuszczony dwukierunkowy ruch pojazdów. Ja mówię o tym przypadku, a nie o wszystkich ulicach, bo ten przypadek znam. Dobrze, ja proszę, mogę skończyć, bo ja panu nie przerywałam. Nie, przerywała pani. Dwa samochody mogą się zmieścić, pani rozwiązanie, ale nieważne. Jeśli są ulice węższe niż 4 metry i jakoś dwa samochody się mijają, to rower zajmuje mniej miejsca, to rower się nie minie z samochodem na takim ulicy. Proszę pani, jeśli ten samochód zatrzyma, to nawet się poprzeniesie. Tak, skoro rower jest węższy, to się nie minie. Ja proszę państwa, chciałam też zabrać głos odnośnie tej ulicy. Jest zakaz wjazdu od strony... Jana Sawy. Jest zakaz wjazdu, który stoi chyba za 2 lata tam. Już jest nikt nie przestrzega. I jest notorycznie przestrzegany. Zakaz wjazdu. To co mówić, jak będzie znak dotyczący, informujący, że tu jest kontraruch? Proszę państwa, ja też jestem kierujący, podzielony na samochodem i gdybym tam stał, miałbym z ręką na sercu, bym złapał. Jeszcze nie wiem, jakie pojazdy składam. Mogą stać i busy, i nie są samochody przeszklone, też parkują. Samochody osobowe. Ja tak samo jestem jak każdy kierowca, też miałem kolizję z mojej winy, gdzie cofałem i nie przeuważyłem. I naprawdę jest ciężko, ja na parking, z miejsca parkingowego wyjeżdżałem, spowodowałem kolizję drogową i tak byłem pewny, że się upewniłem, pilnowałem jednej strony, a gdzieś jednak pojawił mi się pojazd, gdzieś w słupkach po prostu ginę. Tutaj mówię, widzę problem z parkowaniem tutaj na tym zdjęciu przede wszystkim i ci kierowcy po prawej stronie mają na pewno problem z wjechaniem bezpiecznie, włączeniem się do ruchu, żeby albo nie uszkodzić jakiegoś pojazdu. Teraz druga rzecz, pani mówi, że tak jak pojazd łatwiej, gdzie też jest ograniczone widoczne, też teraz tam nie przypuszczam, że jest łatwo, gabarytowo pojazd łatwiej jest zauważyć, ma włączone światła, jest duży i kolorowy i powiedzmy ma jakieś to... Przepraszam, że nie ma oświetlenie. A proszę, wiesz, to można nie zauważyć. Nie każdy się po kolei... To jest moja ocena, ja mówię, oceniam to jako kierowca. Ja bym miał na przykład, bym miał duże ale co do tego, żeby tu wycofać, bałbym się, że nie uderzę, nie potrącę osoby. Tak, uwaga, niech każdy po kolei tylko się wypowiada, dlatego że i tak po prostu, jak się dobrze usłyszymy, to tak podejmujemy decyzję tutaj. Wy państwo podejmiecie jaką macie decyzję. My każde analizujemy na tej zasadzie, że to nie tylko, że jedna osoba to podejmuje taką decyzję. Jeżeli coś przychodzi, jest problemem, my się kontaktujemy z policjantami, rozmawiamy na ten temat. Jest projekt, powiedzmy, pytamy doświadczenia policjantów, którzy obsługują zdarzenia. I oni oceniają, wyrażają swoje opinie. I zawsze przedstawiam, tak samo jest z jakimś zdarzeniem drogowym, to nie tylko kwestia rozpatrzenia jakiejś ulicy. Bardzo często policjanci zjeżdżają i nie wiedzą czasami, jak rozpatrzyć zdarzenie drogowe. I wtedy rozmawiamy i ktoś mówi, tu trzeba takie rozwiązanie, tu jest jakieś złe. Gdzieś dochodzimy, że brakuje jakiegoś oznakowania. Także... No dobrze, to mówi pan, że jest to niebezpieczne. Okej, ale mamy... Ale ja bardzo przepraszam, pan... To nie jest, nie ma tam przesadza. Pan się zgłaszał tutaj w marynarce. Chyba 3 tylko pozytywnie, ale większość wpływy podjęła negatywnie. Ja rozumiem, bo bezpieczeństwo, miejsca parkingowe i drogi kolejowe, ścieżki prowadzące do nikąd. To jest bzdura totalna. Robione jest pod statystyki jednego człowieka. Więc ja mówię, gdzieś my. I u nas nie ma. A ja bym się chciał zapytać, pod kogo są robione te statystyki? Pod statystyki, bo robicie, myślę, jakiś konkurs, pan Wiązek. Pan Wiązek 3 grudnia nie będzie pracował. Ale jeszcze raz. Pan, co, usłyszałem pana wypowiedź, tam jest tyle przekręconych rzeczy, że pana, ja nic bym nie ufał, co pan powiedział. Chcieliście zrobić tam na Legionowej ścieżki kontraruch. Z prezydentem rozmawiałem, walczyliśmy z wami, udało się, że nie ma kontraruch. Stracili wszyscy mieszkańcy, wszystkimi miejsca. Także nie mówcie mi takiego, że dacie, to jest bezpieczne i nie traci się miejsc parkingowych. To jest nieprawda. Jeszcze proszę. Może po kolei. Rowerzyści są tak samo użytkownikiem ruchu drogowego jak samochody. Czy
tam na Wileńskiej ulicy są porobione kontra ruchy, tak? Nie, to są pasy, dobrze. Ostatnio byłam świadkiem, jak rowerzysta jechał pod prąd. Górę, jechał po przeciwnej stronie niż wyznaczony. Ale to jest kwestia edukacji po prostu. Dlaczego kierowcy, którzy jadą, zdają egzaminy i muszą stosować się do ruchu drogowego, rowerzyści nie obowiązują żadne zasady i jeszcze dodatkowo domagacie się wydzielania specjalnych pasów w miejscach, które po prostu nie są do tego przygotowane. W którym miejscu wyznaczono? A tutaj na przykład nie ma najmniejszego sensu i nie ma w ogóle żadnego powodzenia. Jest to po prostu sytuacja, która będzie niebezpieczna przede wszystkim dla użytkowników, dla rowerzystów, ale rowerzyści nie odpowiadają za nic. Wina będzie na kierowcę, tak? Owszem, ma pani rację, w tej chwili wszyscy tak wyglądają, ale to jest jakby osobna kwestia. Zgłaszam się pan też pod ścianą. Proszę państwa, jestem mieszkańcem dzielnicy Rury, tutaj chyba w mniejszości goście, którzy przyszli, bo myślę, że tak chwilę tutaj, że tak powiem, historii, proszę państwa. Po pierwsze, jak państwo pamiętacie, przy pierwszym budżecie obywatelskim był taki projekt, który dotyczył właśnie usprawnienia ruchu rowerowego w całym Lublinie. I tam był jedna z koncepcji, dotyczyła naszej dzielnicy Rury, gdzie miał powstać kontraruch. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście, ale o tym się dowiedzieli po tym, że to już ten projekt został wybrany do realizacji, mieszkańcy, i podniósł się niesamowity bunt, że tam powstanie kontraruch, ze względu na to, że jest to przede wszystkim bardzo intensywnie użytkowane ulice, chociażby Wajdeloty, Grażyny, Walenroda, gdzie jest duży ruch. Ludzie pisali pisma, spółdzielnia pisała pisma, ludzie dzwonili do urzędu i część dotycząca osiedla imienia Adama Mickiewicza została przez tutaj budżet obywatelski wycofana w ogóle z realizacji. Teraz ktoś odgrzewa ten naleśnik, nie wiem z jakich powodów, no domyślam się, że może dochodzi się faktycznie o jakieś tam sprawy, żeby ktoś chce się wykazać. Natomiast odgrzewa ten naleśnik, mimo że ludzie są przeciwko. Nie ma dzisiaj niestety Michała tutaj Zacza, z którym jestem dość regularnym w kontakcie, który mieszka na osiedlu Mickiewiczowskim, jak państwo wiecie, który wiem, że rozmawiał, podobnie jak ja, z co najmniej kilkunastoma osobami, to jak usłyszały, że kontraruch, że ktoś proponuje, że naprzeciwko będzie jechał rowerzysta, że to rozwiązanie wraca, to ludzie są oburzeni. Ludzie są po prostu oburzeni. Poza tym pytanie takie najważniejsze uważam w tym wszystkim. Czy państwo weźmiecie na siebie odpowiedzialność, kiedy panowie policjanci tutaj z ruchu drogowego, którzy z tego żyją, panowie nie są z prewencji, panowie nie są z jakichś dochodzeniem, tylko oni żyją z ruchu drogowego. Panowie tutaj tym się zajmują zawodowo. Czy państwo weźmiecie na siebie odpowiedzialność, zgadzając się na to, co chcą osoby w większości nie z naszego osiedla, nie z naszej dzielnicy, żeby mieć państwo na siebie odpowiedzialność. Według mnie nie powinniście państwo takiej odpowiedzialności wziąć, bo to jednak jest duże ryzyko. Jak coś się stanie, to co wtedy będzie pytanie. Dobrze, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego państwo stosują argument, że jest to niebezpieczne rozwiązanie, skoro jak dotąd nie mieliśmy żadnej kolizji. Na jakiej podstawie? To mnie interesuje. Czemu pan uważa, że to jest niebezpieczne? Jakiś argument konkretny, proszę. Nie było jeszcze w tej chwili tego typu ruchu. No jak, przecież mamy już takie ulice w mieście. Zastawione ulice po obu stronach samochodami. A czy faktycznie tam parkują legalnie te samochody? Legalnie większość. A większości to też. Ale dobrze, tam ja przepraszam, ja tylko chcę pani powiedzieć jedno. Rower można schować do winnicy, samochody się nie da. O. Tyle. Pan Tomasz, ja tutaj bym widział niebezpieczeństwo przede wszystkim dla ludzi, użytkowników. Nie każdy zna przepisy drogowe, a szczególnie dzieci małe. Przecież chodzą, niektóre są już nauczone, że z tej strony jedzie samochód, przypuśćmy, i wie, że nie będzie wychodziło. Jeżeli ktoś z drugiej strony pojedzie, to taki rower może potrącić dziecko małe w każdej chwili, bo nawet się nie zorientuje dziecko, że z drugiej strony może podjechać rower. To raz. Po wtóre, sami kierowcy też nie będą uświadomieni. Każdy będzie pokał, durniu, gdzie jedziesz, nie wiesz, że jest droga jednokierunkowa tutaj. I to byłby ogólne informacje. Chyba że byłoby tak rozreklamowane w mieście, że wszyscy by wiedzieli, no to tak. Ale innej możliwości ja tutaj nie widzę absolutnie, bo jest to zagrożenie dla ludzi i dla
niewiedza wielka dla wielu kierowców. Dziękuję. Czyli kontynuując Pana argument, że gdyby ludzie wiedzieli, że jest to takie rozwiązanie, to ostatecznie moglibyśmy ich wprowadzić. To może po prostu przyjmieć na tym, że wprowadzić kampanię edukacyjną, ale w jaki sposób było właściwe oznakowanie. Jest u kolega, który prowadzi kampanię w szkole edukacyjną. Można to rozszerzyć. Teraz Pan Andrzej. Jeszcze nie mogę, jako ktoś, który jeździ samochodem między rowerem, jeszcze jest pieszy mnogolatek. Nie ma wypadków, dlatego że przede wszystkim urzędem kierowcy. Jak jadąc tutaj mijałem dwóch rowerzystów, którzy zobaczyli wszystkie możliwe przepisy, jakie są, łącznie z tym, że byli nieubrani odpowiednio, nie oświetleni i skręcili w lewo na gminie ciągłej. To jest jakby, ale dlaczego nie dochodzi do wypadków? Dlatego, że ktoś inny za to kierunku sąsiedzi. I wydaje mi się, że jakoś tam, słucha, to jest tylko jedna rzecz. Druga rzecz, dla mnie jest dziwne, no w tym momencie zobaczyliśmy zdjęcia, panowie, wyłamania przepisów o ruchu drogowym i nie ma żadnej reakcji. No ja tego nie rozumiem. Może być dwa razy więcej, tak samo jak kolizji. My kolizji dziennie mamy 4-5
40-30 w Lublinie samym, ale tak naprawdę kolizji jest pewnie z 80, połowa jest niezgłoszona na ulicy. Dużo jest przypadków, gdzie dzwonią ludzie, właśnie tak jak pani mówi, dlatego Adam się uśmiechnąłem, dużo jest tak, kopnął rowerzysta, odjechał i kto go ma znaleźć, jak ma go zatrzymać, rowerzysta zjedzie w polną dróżkę, a kierowca zostaje w polu i czeka, prawda? Ja nie mówię, że to jest wina czasami rowerzysty, czasami jest wina kierowcy, który go uderzył, rowerzysta nie chce się kłócić, gdzieś tam odjedzie, ma mniejsze uszkodzenie w rowerze, nie chce się kłócić, bo ludzie też są agresywni w stosunku do rowerzystów. Oglądaliście państwo w telewizji, gdzieś tam jak się ludzie zachowują. Takiej sytuacji nie powinny mieć miejsca i jedna strona jest winna, druga jest winna. A jeszcze co ciekawsze, żeby państwu tutaj przedstawić, że policja nie jest tylko B nastawiona źle dla rowerzystów, dam państwu przykład na własnej skórze, gdzie tutaj przeżyłem wielki ślub, byłem na takim spotkaniu Rady Osiedla, akurat u mnie była taka przebudowa mojej ulicy. I byłem jako cywil, nie jako policja, takie tam jest na tym spotkaniu. I właśnie moja ulica była w przebudowie, też tak planowane zrobić spotkanie. Miała przebudowa całej ulicy, możecie państwo to sprawdzić, ulicy Wiejskiej. Były takie propozycje, żeby tę ulicę przebudować. Był fajny, też było dużo osób się zgłosiło. Powiem państwu, jako jedyny byłem, który zgłosił ścieżkę rowerową. To oczywiście zostało podrzucone, nie wiem dlaczego. Bo była przebudowa całej ulicy Wiejskiej. Sugerowałem, że jest bardzo potrzebna. Wręcz była awantura na sali, gdzie ja jedyny żądałem ścieżki rowerowej. Stwierdziłem, że moje dzieci mają iść po ścieżce bezpiecznie rowerowej. To była całościowa przebudowa ulicy. Chciałem ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, bo generalnie miejsca miały być wyznaczone. I super był projekt, a nagle się okazuje, że miasto nie zrobi ani miejsc postojowych, a na moim osiedlu tych domków jednorodzinnych. Brakuje tych miejsc, bo jest niedaleko cmentarz, uniska. Nikt nie zrobił ścieżki rowerowej. Okazało się, że nikt nie brał pod uwagę obywateli, kto chcieli zgłosić. Nikt ścieżki rowerowej nie zrobi. A uważam, że tam jest bardzo zasadna ścieżka rowerowa i się bardzo przydała, bo dzieci jeżdżą, korzystają z tego. Proszę państwa, chciałabym, drodzy państwo, złożyć wniosek po wypowiedzi tego pana o zamknięcie dyskusji i głosowania, ponieważ nie... Ale dwa dosłownie. No może być. Bo już godzinę poświęciliśmy na tą dyskusję, więc jeżeli pan krótko, pani zamykamy dyskusję i głosujemy. My jako porozumienie rowerowe robimy od 3 lat pomiary natężenia ruchu rowerowego. Między 2016 a 2017 rokiem ruch rowerowy wzrósł według naszych pomiarów o 28%, prawie o 1/3. Ten ruch widać, że wyraźnie wzrasta z roku na rok. I naszym zdaniem tak naprawdę stworzenie na tych 5 ulicach tutaj w obrębie dzielnicy Rury tak naprawdę jest wielką szansą, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, nie tylko dla rowerzystów, bo rozumiem, że dla części może z państwa, że po co to tym rowerzystom? Tak naprawdę rowerzystami jest praktycznie każdy i każda z nas. Mówię to z doświadczenia, dlatego że co roku 3000 dzieci bierze udział w naszej kampanii, które codziennie przez cały maj dojeżdżają rowerami do szkoły. I uważamy, że... Natomiast proszę zauważyć, ten ruch o 1/3 wzrasta z roku na rok. Osiedle Mickiewicza i osiedle Prusa, które zbadaliśmy, zauważamy, że jest tam wyraźny problem z, po prostu z brakiem miejsc parkingowych. Te auta... Tak. To jest naprawdę spory problem. Mam tutaj, nie pokazywałem w tej prezentacji zdjęć, ale są też takie, gdzie naprawdę wręcz kierowcom utrudniają ci inni kierowcy życie. Natomiast co chcę powiedzieć, ten ruch samochodowy wzrasta z roku na rok. 17 tysięcy wzrósł między 15 a 16 rokiem liczba aut. 3/4 mieszkańców Lublina ma samochody. Jest pewien moment nasycenia, po prostu część osób, żeby w ogóle móc się poruszać na terenie osiedli, część osób na pewno będzie się przesiadała na rower. My zauważamy, że jeśli chodzi o dzieci, o młodzież szkolną, rzeczywiście ilość tych osób się zwiększa, więc naszym zdaniem wprowadzenie takiego rozwiązania jest nie tylko w interesie, rowerzystów, ale także pieszych, osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, które po ulicach jadą, bo po prostu chodniki ze względu na krawężniki i tak dalej nie jest to możliwe. I także dla kierowców aut uważam, że jest to dobre rozwiązanie z tego względu, że harmonizuje ruch aut na tych wąskich uliczkach, które są tutaj w obrębie osiedli na dzielnicy Rury. Pan w krawacie. Ale pan wniosek.
Ja powiedziałam, że jak pan się wypowie dwa słowa, ja to składam wniosek. Ale przepraszam bardzo, to przewodniczący w tym momencie widzę, prowadzi posiedzenie. Ja też chciałbym zabrać głos, natomiast głosy, które pani, trzeba przegłosować najpierw. Tak więc przed przegłosowaniem chciałbym również zabrać głos. Wniosek, czy o zakończeniu dyskusji i podjęciu głosowania, to jest za zakończeniu dyskusji i podjęciu głosowania. Za przyjęciem i podjęciem głosowania. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Tak więc nie. Kto się wstrzymał? Jest przegłosowane. Zakończyliśmy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Ale wolno właśnie pan miał. To jeszcze niech się wypowie. Nie, bo zamknęliśmy dyskusję. Ale ta sama pani powiedziała. Ale ja właśnie, ale pan przewodniczący, który prowadzi obrady, podjął decyzję o głosowaniu. Drodzy członkowie Rady Dzielnicy Łódź, przystępujemy do głosowania. I teraz mamy w kwestii wyznaczenia. Drodzy Państwo, przygotowane są dwie uchwały przeze mnie. Jedna za wprowadzeniem, za zgodą za wprowadzeniem kontraruchu i za niewyrażeniem przez Radę Dzielnicy Rury zgody na wprowadzenie kontraruchu. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od tej uchwały w głosowaniu. To może wypowiem, że głosujemy. Może tak, byśmy głosowali, proszę Państwa. To jest. Kto będzie za wprowadzeniem kontraruchu, głosujemy za. Kto będzie przeciw, to będzie przeciw. No to głosujemy za teraz. Głosujemy. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyznaczenia kontraruchu rowerowego w dzielnicy Rury na ulicy Słonecznej, Żniwna, Zachodnia, Grażyny, Wajdelopy, Filaretów, Grażyny, Filaretów, Olenroda, Wajdelopy, Wileńska, Olenroda, zgodnie z tym, co Państwo dostali wcześniej, Wajdelopy, Olenroda, Grażyny, ulica Jana Sawy, odcinki w rejonie cecha Komfort i bloku nr 4 oraz ulica Jana Sawy, skrzatów Kaliska i skrzatów pana Balcera Jana Sawy. To jest proszę państwa, czytać dalej, całą treść uchwały. Okej. Okay. Czyli tak, Rada Dzielnicy Rury sprzeciwia się zaraz. To chwileczkę, jak głosujemy za. Kto jest za? Rada Dzielnicy Rury, treść uchwały będzie brzmiała tak. W związku z jeśli podejmujemy głosowanie pierwsze, które jest za. Rada Dzielnicy Rury opiniuje pozytywnie wyznaczenie kontraruchu rowerowego na ulicy wymienione przeze mnie wcześniej w Lubinie pod warunkiem, że rozwiązanie to nie wpłynie na zmniejszenie postojowe. Nie mam, przepraszam, ale nie, bo to jest zrozumienie. No i ja też. Nie, no, moment. Zarząd przygotował. Nie, robić kałę, nie, ale dlaczego? Bo to, ja już zacząłem, o co chodzi. Głosujmy albo za, albo przeciw. Wtedy, jeżeli będzie większość za, przyjmujemy tą uchwałę za. Tak. To ja może odczytam. Nielogiczne. Nie, tak, drodzy Państwo, są przygotowane dwie uchwały, to możemy podjąć taką lub taką. A w związku ze sprawą. Więc proszę, tak. Zależnie od tego, jaka sprawa wygra, wtedy przyjmujemy to, co za uchwałę. Dobrze, proszę Państwa, kto z Państwa członków Rady jest za przyjęciem i wprowadzeniem na wyżej na tych wymienionych ulicach kontra ruchu. Kto jest z Państwa? Jedną osobę. Kto z Państwa jest przeciwny wprowadzeniu kontra ruchu? Trzymamy ręce. Kto się sprzeciwi? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Na dół. Dwie osoby. Stwierdzam, że przegłosowana została decyzja o niewprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wymienione. Czy mogę zabrać głos? Decyzja zapadła, ja chciałem podziękować zarówno przedstawicielom policji, jak i rowerzystom. Dziękuję za możliwość dyskusji, debaty, na tym mi zależało. Państwo jako większością podjęli decyzję i taka decyzja zapadła, jak najbardziej to szanuję, natomiast cieszę się, że była możliwość dyskusji. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy zabierali głos. Przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia Rady. Informacje od Zarządu Rady Dzielnicy Rury o pracy Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Wszyscy, którzy chcą
przedstawienie swojego zdania. Czy możecie Państwo tam uchylić okno, czy nie bardzo wieje? To może Pani Ania tą kurtkę teraz. Drodzy Państwo, ja ułożyłam ten porządek obrad w ten sposób, że jest teraz informacja od zarządu. Informacja od zarządu, dlatego też chciałam przedstawić, między innymi zajmowałam się spotkaniem z Państwem, mieszkańcami ulicy Wapiennej, którzy do mnie zadzwonili i prosili o spotkanie i przedstawiali swój problem, czyli tragicznej sytuacji na ulicy Wapiennej. Tutaj też właśnie pan Iwanicki to sygnalizował, natomiast państwo zdobyli numer, poprosili mnie o wizytę, zdjęcia zostały zrobione, pisma napisane. I chciałabym w związku z tym też, żeby państwa nie trzymać jednak przy punkcie tym, że zwracałam, państwo się zwrócili, znaczy ja właściwie zaproponowałam też, ponieważ państwo zabiegają o wybudowę drogi Wapiennej od lat. Od lat 40 ten problem istnieje i jest jakoś tam, pojawia się, później zanika, tak. Ja nawet nie wiedziałam, drodzy państwo. Ja nawet nie wiedziałam, drodzy państwo, że jest projekt budowy tej drogi. Państwo twierdzili, że jest i wystąpiłam, ponieważ nie mają w posiadaniu, wystąpiłam do zarządu dróg o wydanie takiego projektu celem przedstawienia mieszkańcom zainteresowanym. I teraz chciałabym też, żeby państwo już dłużej nie przetrzymywać, może... Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, czy zamykamy punkt trzeci? Nie. To są informacje zarządu i między innymi, tak jak mówiłam, to były wnioski państwa z Wapiennej. Państwo chcą się zwrócić do rady w tym momencie, więc proszę bardzo. Drodzy państwo, jestem mieszkańcem ulicy Wapiennej od prawie 18 lat. Otóż mieszkam na tej ulicy Wapiennej. Nie widziałem tam, żebym chodził po prostu suchą nogą, żebym miał buty czystać, nawet do szkoły, czy nawet teraz. Jest problem cały czas z drogą, plus z drogami do posesji, z uliczkami bocznymi. Po pierwsze, uliczki są wąskie. Po drugie, uliczki po prostu są w takim stanie, gdzie tych uliczek nie ma. Przepraszam, to właśnie. Tam jest błoto. Nie ma po prostu nic. My mamy ze wszystkim po prostu problem, tak? Mamy problem z wodą, mamy problem z dojazdem do posesji, mamy problem przede wszystkim z mieszkańcami, z Politechniką, nie mamy kanalizacji, nie mamy odwodnienia, to nie. Zostały zdjęcia na Facebooku wysłane. Nie wiem, czy większość może państwo oglądała, może nie. Jak nie, to się proszę zapoznać z tymi zdjęciami. Po prostu napisałem jeszcze pod tymi zdjęciami takie zdanie, jak prosimy o zakup pontonów i kajaków. No bo naprawdę, może dla państwa to jest śmieszne, ale dla nas to już... Proszę, jak pan skończy, to jest śmieszne.
Może, nie wiem, może państwo się z nami zamienią, żeby pomieszkać choć tam, chociaż przez ten okres, kiedy deszcze są. To jest najlepszy moment. Jak jest, to się kurzy. Pan Jarek. To duży się kurzy, to już... Przepraszam, nazwisko Jagitka, co prawda ja jestem z osiedla Sienkiewicza, natomiast ja pana doskonale rozumiem, tylko czy pan czytał statut Rady Dzielnicy, jakie my mamy kompetencje? Ja uważam, że pana, oczywiście ma pan prawo do nas się zgłosić i my tu pewnie wszyscy razem podejmiemy jakąś decyzję, tylko że my tak naprawdę nie mamy ani możliwości prawnych, ani finansowych, żeby państwu pomóc. Państwo powinni wystąpić do swoich radnych miast. Tylko co ja wiem, u państwa chyba jest pan radny Brescia. Tak, jesteśmy na chwilę obecną z panem. Powie pan, no my powiemy panu, ja mogę pana ściemnieć i panu powiedzieć, fajnie, zajmiemy się. Tylko że proszę przeczytać statut. Mamy rezerwę celową w wysokości w tej chwili około 129 tysięcy złotych, którą dzielimy, no staramy się dzielić proporcjonalnie do obwodu i do potrzeb przede wszystkim. A te potrzeby to jakie są? No proszę pana, wszędzie są jakieś, przepraszam, i na osiedlu Sienkiewicza są problemy, i na osiedlu Mickiewicza, i na osiedlu Piastowskim, i tak dalej. Także ja pana doskonale rozumiem, tylko że my nie mamy instrumentów prawnych, żeby państwu... No dobrze, Rada Miasta, Rada Dzielnicy ma jakieś tam środki, tak? A czy chociaż ta Rada Dzielnicy przez ten okres zobowiązała się coś, żeby chociaż nam w czymś pomóc na, jako mieszkańcom ulicy Wapiennej? Bo od 18 lat nikt nam nie pomógł. Będą jakieś merytoryczne wsparcie. No tylko tyle możemy. No co, tylko tyle, no to co? Co na chwilę? Gdyby nie pani, tak naprawdę przyjechała, no to tak naprawdę pan... Pan przewodniczący zmieniał. Tym bardziej staroczny jest rok wyborczy. To jest czas na to, żeby... Dlatego ja składam aż 4 projekty. Dlatego, że widzi pan, Paska za 4, jakaś inna Rada Dzielnicy złoży 4. Naprawdę, słuchajcie, 1000 podpisów zebrać... A kasa jest jedna. To nie jest tak prosto, tak się mówi. To nie jest tak prosto. I tu pan rozumie, że w momencie pan by nie nam podpowiada. Tak. Jak w momencie pan owszem, pan mówi, pan nas rozumie, to tamto. Wszystko się zgadza, tylko pan nam nie podsunął tego pomysłu. To może pan nam jeszcze powie, co możemy zrobić. Panie, proszę, możemy rozumieć. To ja z panem nie rozmawiam. Proszę wystąpić do swoich radnych, tylko nie dzielnicy, tylko miasta, bo oni. Oni dzielą. Rada dzielnicy to jest tak naprawdę. Proszę pana, proszę zapoznać się ze statutem. My jesteśmy organem pomocniczym, wywiadowczym, nic więcej. Dobrze, no to my chwileczkę naszych pomóc. Kolejny problem to jest między innymi problem Politechniki, gdzie my też nie mamy żadnego wejścia chociażby do władz Politechniki, no my też. Ani do nikogo więcej. Jest mnóstwo samochodów, ja już skończyłem praktycznie 10 lat temu Politechnikę, jest 5, 6 albo 7 razy tyle samochodów, co było jeszcze 10 lat temu. I to właśnie problem między innymi do panów policjantów, gdzie z rowerzystami był problem, bo jakaś droga jest jednokierunkowa, bo ma 4 metry. U nas droga, w cudzysłowie nazwana, ma nie więcej niż 4 metry, jest dwukierunkowa i między innymi jeszcze jest pas parkingowy, gdzie studenci z Politechniki zatrzymują się non-stop. I to na zakazie. Na zakręcie. Straż Miejska, kiedy przyjeżdża, o ile przyjeżdża, zacznijmy od tego, bo jak dzwoniliśmy wiele razy na Straż Miejską, ja nawet ostatnio, usłyszałem, że mają tyle wezwań, że mój problem jest bardzo mało ważny. A no widzi pan. Straż Miejska to jest Straż Miejska. Pan Andrzej. Drodzy mieszkańcy, jak nawet żeśmy wcześniej wspomniałem państwu, chodzi mi w tym momencie, żeby na forum tutaj całej Rady poinformować. Sam osobiście interweniuję, bo padło takie oskarżenie, że Rada Dzielnicy nic nie robi. Rada Dzielnicy faktycznie, jak kolega powiedział, niewiele tak naprawdę może, ale to nie oznacza, że nic nie robi. To sam osobiście leżało mi ten temat na sercu i interweniowałem w momencie, kiedy pojawił się temat przebudowy ulicy Muzycznej. Tam było mnóstwo płyt betonowych i pisałem pismo do
Zarządu Dróg i Mostów, żeby te płyty po prostu przenieść na ulicę Papienną, nawet nie w perspektywie zrobienia drogi, tylko przejścia dla pieszych, ułożenie tych płyt chodnika. Dostaliśmy opinię negatywną. Dokumenty, te pisma powinny być tutaj w Radzie, tu już jest do Pani Przewodniczącej, żeby ewentualnie odnalazła i przesłała Państwu stanowisko. Może na bazie tych pism uda się Państwu jakoś odwoływać. Natomiast jest to wykonalne. Będę Panu tłumaczył odnośnie tego, jeżeli położymy taką płytę, nawet wzdłuż, z jednej strony jeden pas jest wycięty. Tak, to będzie owszem, jest ruch jednokierunkowy, bo nie więcej. Natomiast no, ja to mówię, sygnalizuję, że jakieś działania były podejmowane, tak jak odnośnie parkowania. I to też jakby tutaj pytanie raczej do przedstawicieli policji, bo w tym temacie też otrzymywałem sygnały właśnie od mieszkańców, że Straż Miejska przyjeżdża, nie ma zakazu zatrzymywania i przejedzie po prostu. Natomiast od policjantów też słyszałem taka informacja, że ok, są przepisy ruchu drogowego, skrzyżowanie, tam są sięgacze, tak więc są to pytanie, jak to traktować, czy to właśnie jest skrzyżowanie, czy nie. No i policja mówi, no niech Straż Miejska przyjedzie, bo przecież są łamane przepisy ruchu drogowego. I tyle, to jest tak naprawdę odbijanie piłeczki. Ja osobiście interweniowałem w tej sprawie, natomiast no, zderzyłem się tak jak mieszkańcy z murem, z betonem i tyle. Tak więc jak najbardziej rozumiem Państwa i faktycznie mieszkańcy Papiennej są pozostawieni sami sobie. Tym bardziej, że tam są warunki naprawdę fatalne. Niedawno byłem, tym bardziej okres jesienny, wiosenny, tam wszystko pływa. Na posesjach jest woda, tak więc jest fatalna sytuacja. Natomiast tak jak kolega wspomniał, my jako Rada Dzielnicy tak naprawdę mamy małe możliwości i tutaj sugestia faktycznie bardziej naciskać na radnych miejskich. Małe jest więcej niż zero my. Natomiast to też dlatego zabrałem głos, żeby nie było, że Rada Dzielnicy żadnych inicjatyw nie podejmowała. Tak więc wtedy chciałem zabrać ten głos. Ja myślę, że jest taka sytuacja i chyba jedna kwestia, możemy jaką skorzystać po prostu pismo jakieś od Rady Dzielnicy do drugiej mostu oraz do policji czy tam do Straży Miejskiej i tyle możemy zrobić. Drodzy Państwo, ja jeszcze, tak jak powiedziałam, ponieważ spotkałam się tutaj z Panem Przemkiem i mieszkańcami i biorąc pod uwagę zakres naszego statutu, o którym wspomniał Jarek, że no, mamy bardzo jakby wąski zakres działania, ale to co w mojej ocenie, co mi przyszło pierwsze do głowy, to wystąpienie o udostępnienie projektu. Jeżeli Państwo mają projekt w ręku, prosić o spotkanie z radnymi miasta, z zarządem dróg i mostów i no nie wiem, no lobbować. Tutaj jak Pan Przewodniczący podesłał ten pomysł na zbieranie podpisów, to też na pewno łatwym nie będzie. Mało tego, żeby ktoś też od nas z zarządu poszedł i ich wspomógł w tym momencie, żeby można było w jakiś sposób zrobić coś konkretnego, nagłosić bardzo. Jest to chyba najlepsze. Oczywiście, ja wczoraj... jesteśmy sami w drodze. Oczywiście. Ja wczoraj tutaj Państwa też informowałam, że spotkałam się z radnym Bresiem. Radny Breś tutaj koordynuje się z Państwem, spotyka. Ja nie miałam jeszcze przyjemności uczestniczyć w takim spotkaniu. Natomiast obiecał, powiedział, że będzie mógł, to dotrze na nasze dzisiejsze spotkanie. Najwidoczniej nie mógł. Dostałem natomiast pan Breś prosił też, żeby za jego jakby interpelacjami, wnioskami w sprawie remontu ulicy, w sprawie budowy ulicy szła Rada Dzielnicy Rury. I ja ze swojej popierałam go. Ja ze swojej strony powiedziałam, że zrobimy co w naszej mocy, czyli oczywiście będziemy popierać i informować o problemie. Natomiast czy się znajdą pieniądze w budżecie, to nie jestem tego w stanie odpowiedzieć.
Nam najbardziej zachodzi o to, żebyśmy mieli w Radzie Dzielnicy jakieś poparcie, żeby ta Rada Dzielnicy nam pomogła, żeby nam powiedziała, gdzie co złożyć, jakie pismo napisać, do kogo, co, jak, dlaczego. Bo na chwilę obecną, tak jak mówię, przez 17, przez prawie 18 lat mieszkam, to nawet Rada Dzielnicy się nie, też nie zajęła tym, tak naprawdę. Ja mam jeszcze dwa zdania. Rada Miasta. Było tak, że ja mieszkam ponad 10 lat w tej chwili na Papiennej. Na początku, jako mieszkańcy zaczynaliśmy coś robić. Nie mieliśmy ani w Radzie Dzielnicy, ani w Radzie Miasta, nikogo. Chodziliśmy jako mieszkańcy, wybraliśmy tak zwany komitet. Naszej ulicy chodziliśmy do prezydenta, chodziliśmy po radnych, chodziliśmy wszędzie. Każdy nas odsyłał z kimś. Ktoś nam podrzucił pomysł, dobra, to wybierzcie kogoś chociaż do Rady Dzielnicy, to wam będzie właśnie na takich spotkaniach ktoś pomagał. Było 3 osoby, 2 od nas z ulicy. W pewnym momencie padło hasło, takie stwierdzenie, nie wiem czy to było na forum, czy to już było tak po cichu. Wiadomo jaka jest ulica Papierna, tam mieszka mnóstwo ludzi, zabudowa jest gęsta. Tu dostawiony kurnik, tam dostawiony kurnik. Ktoś powiedział, jeżeli pani chce, żebyśmy tam wam zrobili porządek, to proszę walczyć dalej. Rada poprzednia się rozpadła i cały problem ucichł. Krótko. Tak jak była pani radna, powiedziała pani na tym naszym spotkaniu. Chcecie mieć porządek, to zrobię porządek. Tylko, że w tym momencie nie dość, że nie będziemy mieli ulicy, to jeszcze większość ludzi dostanie za przeproszenie po dupie, bo ma dostawiony kawałek kurnika, bo się powiedzmy rodzina nie mieści. Ja państwu nie opowiem. Ale my to wiemy, bo mówię, od nas z ulicy były dwie osoby, które o tym mówiły. Szanowni Państwo, ja jestem z Rady Dzielnicy, muszę sobie Państwu oddać sprawę, że tutaj na, nie wiem ile z Rady Dzielnicy, 21 osób, jedna osoba dostaje wynagrodzenie, reszta działa społecznie, więc tak naprawdę nie chcą Państwo, żeby ktoś się zajął Państwa problemem, to muszą Państwo sami, no niestety taka jest rzeczywistość. No dobrze, ale chyba po to mamy wybraną tu Radę Dzielnicy, żeby ta Rada Dzielnicy, tak jak wcześniej wspomniałem, pomogła nam. Powiedziała, napiszcie tutaj, pójdźcie tam, coś zróbmy. Rada Dzielnicy. Ale my nie oczekujemy od Rady Dzielnicy żadnych pieniędzy. Ale tak? Bo to Rada jest Dzielnicy powiedziała, że państwa poprze. Niech państwo przyjdą z konkretnym problemem, Rada Dzielnicy przejdzie. Ale ta Rada Dzielnicy, a czy pan uważa, że Papierna to nie jest konkretny problem? Proszę pana. I pan tam zamieszka. To wtedy pogadamy. No pan teraz nam mówi, że Papierna nie jest konkretnym problemem. Nie, no to z czym my mamy teraz ja panu mówię. Z domkami dla kotów? Ja panu mówię. Czy to bo jeszcze jestem taka... Nie, przepraszam, ja wychodzę, bo ja nie będę tego... Nie, naprawdę. Chciałam coś powiedzieć. Moja babcia skończyła 95 lat. Po wojnie przyjechała z Niemiec. Przyjechała i osiedliła się właśnie dziadkowie na ulicy Papiernej. Od tamtej pory ja mieszkam, moi rodzice, nic nie jest zrobione. Kompletnie nic. Wie Państwo, z tego co my wiemy... Przez tyle lat. Rada Miasta też stawia to na końcu, dlatego że ile... Oni mają swoich specjalistów, robią wyceny i tak dalej. Oni mają pewnie jakieś kosztorysy, o których my nie wiemy, że ten teren jest wiecznie podmokły. Ile by milionów tam nie włożył, to będzie zawsze mokry. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś jedzie do wypadku, to jest zjadowana jedna osoba. Ale doradczy. My się zderzamy z tym problemem strefy. Ale dzierżawna została... Czyli musimy wszystko zrobić. Drenaż zrobiła. Jest drenaż na dzierżawie. Jak to mają sucho, to można ten dobrać. Chciałam się zapytać, to... To miało na celu. Znaczy, bo ja w ogóle jakby nie skończyłem, także... Jeśli to mogę dokończyć, żeby nie zostawiać jakiegoś niepewnego kontekstu. Moim zdaniem taką rzeczą, którą mogą przede wszystkim Państwo zrobić, to jest tak zwane narzędzie inicjatywy lokalnej, czyli bardzo dużo kiedyś były tak zwane społeczne komitety budowy dróg, czyli mieszkańcy opracowywali projekt, a dawało miastu projekt, czyli to był ich wkład własny, miasto budowało drogę. Państwo już jakby mają projekt. Ja mogę Państwu powiedzieć, dlaczego moim zdaniem, znaczy przede wszystkim ten projekt mogą Państwo też dostać w ciągu 14 dni, bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. Cały kosztorys, jak Państwo chcą, Państwo pomogą, to my w Fundacji Wolności robimy szkolenie z dostępu do informacji publicznej. To jest informacja publiczna. Tydzień temu, że to takie szkolenie było, ale jeśli chcą Państwo, od Państwu w uzyskaniu tej informacji pomogę. Aczkolwiek wydaje mi się, nie wiem, czy Państwo znają plany miasta ogólnie do tego terenu. Teraz jest między innymi był wyłożony miejscowy plan zagospodarowania terenu za Cukrownią. Ogólnie w wizji obecnych władz miasta ten teren to jest teren, który trzeba zrewitalizować. W jaki sposób zrewitalizować?
wywalić wszystkich, którzy tam mieszkają, zrobić drogi i park. Ale ja nie proszę, ale nie, proszę mnie nie pytać, bo to nie jest moja wizja. Ja Państwu mówię, nie wiem, czy Państwo są świadomi, że zarówno studium, jak i miejscowy plan zakładają, że tam mają powstać przede wszystkim dwie drogi przejazdowe, czyli na te 9 duże drogi, nie jakaś wapienna, tylko drogi o szerokości 30 metrów, gdzie podejrzewam, że przynajmniej dwie ulice obecne będą musiały być pod to wycięte. I jakby moim zdaniem to, że ten projekt przebudowy Wapiennej leży, że nie wiem, że on nie dotyczył przypadkiem wyłącznie części od Politechniki do rzeki Bystrzyca, a nie całej tej ulicy, no to być może jest jeszcze w zarządzie jakiś inny. To dlatego to leży właśnie, że miasto jakby ma inne plany co do tego terenu. Tak samo. Nie, to niech wykupią powiedzmy te domki, przecież ten teren jest jakby nie był nasz, prywatny. Nie, no, ja podejrzewam, że jak będą budowali drogę, to wybudują. No, teraz proszę pana, 40 lat. No tak samo jak trasa zielona, trasa zielona już jest od X lat. Ja się zgadzam. Jeśli chcą Państwo ten projekt, to mogę Państwu pomóc ten projekt osiągnąć. No, ale ja wstąpiłam już o ten projekt tak, w tym momencie. Także Państwo nie widzą, że my się denerwujemy, skoro i zostaje kupione drzewko za ileś tysięcy. Prawie 20 tysięcy, a dla nas nie ma nawet złotówki. My też się możemy tylko dziwić. Dla nas nie ma złotówki, my po prostu nie dajemy wsparcia. Mamy dosyć z tego. My chcemy od Was jakiegośkolwiek wsparcia, tak samo pokierowania nas, gdzie mamy się zgłosić, jakie pismo napisać, co i jak. Bo tak naprawdę my sami nie mamy pojęcia, gdzie, co, z czym. Nie mamy pojęcia, gdzie do kogo pójść, co z tym zrobić. A tak panie, naprawdę... Zarząd jest... Oczywiście. Tak mówimy, tylko tyle, od Państwa oczekujemy. A jeśli zarząd nam pomoże, to później jeszcze rada może miasta nam tym wreszcie pomoże. Jeśli ten, no to już później dalej może. Od policji między innymi też byśmy oczekiwali, skoro straż miejska w tym momencie... Części przyjeżdżać właśnie. Ja panu powiem, jeszcze może pan Andrzej, bo... Pana Wątek, generalnie przygotowana jest dokumentacja na budowę ulicy Wapiennej, prawda? Natomiast z uwagi, że w innym zadaniu też jakby otarłem się o to temat, chciałem to zrobić po prostu i dostałem informację, że na tym terenie z uwagi na już istniejącą dokumentację tak naprawdę nie można nic zrobić. Tak więc jest dokumentacja, jest plan i teraz tak naprawdę stoimy na etapie w środku, żeby zrealizować ten plan. Nic innego nie można tam zrobić, bo trzymamy się planu i teraz chodzi o środki. Pozyskanie środków. Radni miejscy lobują prezydenta, żeby w budżecie na dany rok znalazły się środki na realizację danego zadania. W tym momencie przy budowie drogi. Tak więc dokumentacja już jest i teraz to, co Państwo mogą jako mieszkańcy, czy radni miejscy, czy my wspierać tutaj w jakichś działaniach, to po prostu lobbować, pracować u radnych miejskich, żeby przeznaczyli w kolejnym budżecie miasta środki na budowę ulicy. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że budowa tej ulicy to są astronomiczne koszty, bo tam wchodzi temat palowania, czyli to samo co było na ulicy Muzycznej. Trzeba było po prostu 20-metrowe pale wbić, żeby to wszystko co położyło się nie zapadło i dlatego ta kwota robi się astronomiczna i nikt jakby nie chce zobaczyć tych pieniędzy. Powiem panu w ten sposób. Może jakby utwardzić, tak jak ma dzierżawna, po prostu głównie utwardzenie drogi, to też by nam dużo zrobiło drenaż. To ja już panu odpowiem, właśnie wracając do wątku płyt, bo nawet no, zwalczyłem o ten temat. Mówię, że nie główno wapieno, to żeby też nie gaszyć. Tak. Bo tam jest dramatycznie. Tak. Tam jest sytuacja dramatyczna. I wie pan, jaką informację dostałem? Coś takiego, okej, położymy płyty, potem ten cały śnieg, to wszystko spłynie, zaleje domy i będą mieli do mnie problem, że ja zamiast to w drodze mam topnieć, to posesję tam nie. De facto tam i tak posesję coś zmienia, ale proszę przekonać dyrektora wydziału odpowiedniego, że tak jest. Powiem panu w ten sposób, że zarząd dróg, tak samo jak nam zarząd dróg zleca, tak jak nam łatanie, można to tak powiedzieć, łatanie ulicy Wapiennej drogi, tej głównej, KPRD. Gdzie KPRD ma tak naprawdę duże możliwości wzięcia tej kory asfaltowej, tego asfaltu spredowanego, wysypanie nam tutaj nawet w drogę, gdzie tak naprawdę jest to możliwość, żeby jest na chwilę obecną mamy taki sprzęt, gdzie tą drogę można zrobić w taki sposób, a nie inny, żeby ta woda po prostu... I tyle. To nie jest jakby najlepsze rozwiązanie, ale po prostu szukam
czegoś, co by można było, jakiejś tam drogi, nie najlepszej, ale jakiejś, prawda? Zawsze to by było tak więc zachęcam do zapoznania się z tematem inicjatywy lokalnej. A ja mam tylko jedno pytanie. Gdzie idą nasze podatki? A my nie znamy. My pracujemy społecznie. Ale w tym momencie każde jedno osiedle, które jest dołączane, gdziekolwiek w polu zrobione jest asfalt, chodnik, podpięte wszystkie media. Proszę mnie traktować jako droga. Ja rozumiem Państwa jak najbardziej i też. My też płacimy podatki. My też chcemy wziąć miasto, coś zrobiło dla nas. Drodzy Państwo. Ja jeszcze proszę, żeby Pan się wypowiedział odnośnie. Tak, jak Pan chciał wcześniej wypowiedzieć. Do Państwu powiem. Pierwsza rzecz to wrócę tego, co ostatnio było. W tym wcale nie jest tak proste, Pan mówi, że gdzieś tam wywożą na poligon, to nie jest prawdą. Bardzo ciężko to dostać ten asfalt, korę taką. Bo powiem Panu ulica Wojna, tam dużo mieszkańców do nas pisze i mieli poparcia, sam osobiście jeździłem za tymi mieszkańcami do dyrektora czy naczelnika i prosiłem o wysypanie im tego napożenia i część ulicy Nadrzecznej jest położona, druga część jeszcze oczekuje i też tutaj właśnie zastanawiane są kwestie finansowe, że brakuje finansów i że nie ma tego wcale, myślałem, że tego jest więcej. Także to też trzeba zgłosić. Nie ma problemu, żebyście Państwo do nas wystąpili, że chcecie poparcie. Jak najbardziej od nas otrzymać jako policji, że jeżeli tam wyślemy patrol. Ja muszę też jeszcze dwa piętno, powiem szczerze, nie jeżdżę tam, nie byłem osobiście. Ale wyślę tam patrol, który się nazywa Pan siedzi dziwem, będzie bezpieczniej. No mam właśnie, bo ja mam taką samą drogę. Ja mieszkam w centrum, nie mam asfaltu, nie mam żadnej latarni. I też występują i nie aż głupio, ja nie występuję i nie znam żadnego pisma, ale mam na ulicy właśnie takich obywateli, że chodzą zbierają, ja też się podpisuję na tych podpisach cały czas i oni wnioskują właśnie na to, bo niedawno tam wybudowano kanalizację, bo wcześniej też nie mieliśmy. Na chwilę obecną nie mam chodnika, nie mam niczego, ciemności takie i mieszkam w centrum i też oczekuję, że kiedyś ktoś się chociaż użyje, no chociaż latarnię tam postawią, bo grzązłem tak jak Pan tu mówi w błocie takim, że kupiłem sobie ten samochód z napędem na 4 koła i wszystkich sąsiadów wyciągam na ulicy. Ale to jest inna sprawa. Także rozumiem Państwa problem. Jak najbardziej my Państwa poprzemy. Teraz jeśli chodzi o te kwestie zgłoszeń, co Państwo mówiliście, problem z tym. Ja widzę tutaj kwestię taką, żeby Państwo mówili, że policja nie, bo ich to nie interesuje i tak dalej. Nie jest to do końca prawda. My troszeczkę mamy podzielone zadania ze Strażą Miejską, ale rozumiem Państwa, że tam, jak powiedzmy, ja nie wnikam, czy przyjęli zgłoszenie, czy nie, czy to policja nie przyjęła zgłoszenia, ale proponuję tak. Mapa zagrożeń jest, funkcjonuje, pewnie Państwo o nich słyszeli, wejdźcie na stronę internetową. To dużo nie kosztuje, kliknąć, zaklikać 2-3 razy niewłaściwą infrastrukturę drogową, czy tam złe parkowanie. Najlepiej złe parkowanie, bo tak, my mamy obowiązek, na tym funkcjonujemy, na tej mapie zagrożeń, skierujemy tam patrolę, to będzie czwartego komisarza, chyba wydaje Państwa teren. Także to nie ma tak, że ktoś nie podejmuje zgłoszenia. Żebyście Państwo mówili, że a, podjęli albo jednorazowo i na to się skończyło. Każde takie zgłoszenie na mapie zagrożeń powoduje to, że tam ktoś w komendzie u nas, na tym komisariacie, musi założyć do tego kartę zagrożeń, musi kierować tam patrolę. Nie ma tak, że on kieruje sobie w kosmos, tylko jest to, posiada odzwierciedlenie w naszych tych systemach policyjnych, to jest kontrolowane, nadzorowane nie tylko przez komendę województwa, ale przez komendę główną. Pojadą tam patrolę, zobaczą, przyjrzą się temu przypadkowi, bo tak jak Pan mówił, są różne, nie wiem jakie tam jest oznakowanie. Jeżeli tam gdzieś blisko skrzyżowania można zareagować, czy przejazd, czy kwestia służby ratowniczej, czy mogą dojechać. Nie. Jeżeli kogoś ukażą, teraz Pan mówi, że tam parkują ci studenci. Ten, bo tam prawdopodobnie skierowany zostanie dzielnicowy, bo oprócz tego patrole będą jeździły z komisariatu, ale będzie dzielnicowy. Dzielnicowy będzie, jeżeli zacznie skrobać tych studentów, być może mam dojście do na pewno do Politechniki, do władz Politechniki, do zwrócenia tego problemu. Niech oni też to ogłoszą tym swoim studentom i tam na pewno temat jakiś poruszą, gdzie oni zostawiają pojazdy. Prawda? Także to też jakieś będzie miało, to też będzie też na tej zasadzie, że policja też będzie atakowała Straż Miejską, żeby oni coś w tym temacie robili. To nie tylko Państwo by zadzwonili, ale i policja wyśle, że proszę podjąć kroki i Straż Miejska musi do tej mapy zagrożeń poinformować. I no niestety, tak jak Pan powiedział, my też będziemy musieli jako ruch, chociaż nie jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo uważam, że mamy dużo innych zajęć, ale na mnie też będzie spoczywało to, że później po jakimś czasie komisariat też mi wyśle. To nie tylko, że umyjemy ręce i ruch drogowy się nie będzie interesował. Jeżeli potwierdzi to czwarty komisariat, nie będzie sobie radził z problemem i dzielnicowy, to na pewno nam to da doraźnie, żebyśmy też skierowali jakiś patrol, żeby się temu przyjrzał. Także myślę, że ze strony policji będą wtedy podjęte interwencje i Pan będziecie Państwo widzieli, że coś się w temacie robi i proponuje na mapę zagrożeń wejść.
Możecie też Państwo sami zadzwonić, ale mówię, to będzie też zadzwonienie, interwencja i tak dalej. Państwo nie chcą interwencji jednodniowej, jednorazowej, tylko podjęcie jakichś kroków. Dlatego tu jest mapa zagrożeń, a druga rzecz, krajowa mapa zagrożeń i złe parkowanie. Mówię, jest to bolączka w naszym mieście, ale robimy, bo nie tylko u Państwa z parkowaniem, w centrum też jest dużo problemów, ale to na pewno będzie nie pozostawione same sobie. A jeśli chodzi o ulicę, to Pan mówi jak najbardziej, to ja się z tym Panem zgadzam, że tam jest problem, jest teren właśnie grząski, ale ja nie widzę problemu, żebyśmy my jako policjanci, jako policja, instytucja nie popierali wniosku Was jako mieszkańców. Często ja mam takie pisma, że właśnie wpływa do nas pismo, jest jakaś prośba mieszkańców, są jakieś podpisy zebrane, my to dalej przekazujemy jako z instytucji, jako policji, że mamy taki problem, że popieramy ten problem, czy nie popieramy. My też tego przesuwamy do zarządu dróg i mostów, czy tam w zależności do jakiej instytucji to ma trafić, to wysyłamy to. Nie widzę problemu, żebyśmy tego nie zbawili. Jeżeli potwierdzimy, to czego mamy? Nie Państwu nie pomóc, nie potwierdzić tego, że nie macie, nie wiem, bo tam nie jest doświetlenie. Czy macie ciemności, czy macie coś innego. Nie ma żadnego chodnika. Zacznijmy od tego. Ale chodnik jest problem, bo tam jest wąska sam będzie o granicę działek i tam będzie problem z wyczyszczeniem tych chodników. Ale jeśli chodzi o ten desk, czy coś położyć. My mamy jedna też, strona ma być wyczyszczona, że panowie... Możemy też wystąpić, nawet jak są te dziury, bo ja wiem, że... Bo tak jak u mnie, czy na Nadrzeszy, tam nawet jak jest położony ten desk, kora, to ona też w jakimś czasie, ona jest cienka warstwa, naprawdę kładą. Po zimie to wszystko pęka, dziury... Ale u nas... Ale mamy też możliwość wystąpić z takim wnioskiem, żeby uzupełnili te... Ale te domki są zasypywane tylko na jeden... Ale przynajmniej systematycznie ktoś uzupełnił. To nawet nie jest kora, to jest gryz. To jest gryz z błotem, tak. Bo to nie jest cement, żeby był cement, to by się odpadziło. Rano wysypali, a już... Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji Zdana, możecie Państwo szukać u nas takiego tutaj wsparcia do instytucji. My jak najbardziej prześlemy to już dalej, od nas pójdzie, dostaniecie Państwo do wiadomości, czy to wysłaliśmy, tylko Państwo tam zostawcie jakiś adres do kontaktu. No ogólnie to na komisariat na Polsce możemy z tym pójść. Żeby... Tylko że piszę Państwo od razu Wydział Ruchu Drogowego, żeby to czwarty komisariat nam przekazał, bo my jesteśmy w tym siedzibie tego budynku, czwartego komisariatu, który zostanę z gościnną. I jak to wygląda, jeśli chodzi o to, powiedzmy, to poparcie odnośnie drogi, o jakieś władania dziur. Zobaczymy, mówię, przyjrzyjmy się, a jeśli zgłoszenia, to jak wcześniej. Rozumiem, jako rada tutaj siedzieć jeszcze do samego rana, ale prawda jest taka, że akurat w tej materii to my nic nie możemy. To może być jedne rzeczy. Państwo składają konkretny wniosek, jeżeli będzie zgodny z naszymi kompetencjami. Trzeba będziemy głosować. Tak. To jest za albo przeciw, to zależy jaki wniosek. Druga sprawa, jest deklaracja pani przewodniczącej zarządu o tym, że Państwu pomoże, tylko to nie jest forum do załatwienia wszystkich spraw. Możemy się pochylić nad konkretnymi rzeczami. Konkretne pismo, konkretnej sprawie, to jest właśnie możemy odnieść. Ewentualnie umówić się z panią przewodniczącą na spotkanie i takie pismo próbować założyć. Natomiast my możemy teraz słuchać o tym, jak Państwo też mogą opowiedzieć o swoim osiedlu, o tym, co tam się dzieje, tylko to nie ma żadnego sensu, bo się będziemy licytowali naszych krzywdach, tego nie załatwimy, nie zrobimy. Także proponuję, jeżeli mogę to zaproponować, żebyśmy ten temat skończyli i poczekali na konkretne bądź propozycje, bądź rozwiązania w państwie na przykład za miesiąc, za dwa. I to proponuję i myślę, że jesteśmy ludźmi i będziemy popierali tam, gdzie będziemy mogli, mieli kompetencje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym zapytać, czy byłoby możliwe na przykład umówić się na jakiś czwartek, kiedy będzie posiedzenie Rady Miasta, żebyście Państwo przyszli całą grupą do ratusza i my byśmy wtedy przyszli wybrani i byśmy ten temat mogli mocno tam postawić na ostrzu noża. Czy to byłoby możliwe? Obecną radny Breść, jesteśmy wytypowani, tam nie wiem, 5-6 osób jest na chwilę obecną, na to całe spotkanie z PiS-em i chyba z PO. Na początek partyjne spotkanie. Tak. Poniedziałek. Musimy przeprosić, musimy jechać do Braga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powiedzieliśmy. Dziękuję za przyjęcie. I jesteśmy właśnie na takim spotkaniu umówieni, też ma nam radny Breś znać, kiedy dokładnie, o której godzinie, co i jak. I też mam nadzieję, że też chciałem chociaż Panią tutaj też zaprosić na takie spotkanie, bo wiadomo, no, nie każdy z Państwa też może, ale jeśli by była ktoś taka możliwość, to jesteśmy za, tak? Bardzo Państwu dziękuję.
nadinterpretuje, aczkolwiek, bo Państwo wnosicie o to do nas, o to, żeby było poparcie Rady w problemie ulicy Papiennej, który jest nam znany i który jest problemem bardzo trudnym. Bardzo rozumiemy to, że Państwo się tam męczycie nieustannie, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Sprawdziła to jeszcze COVID-y, wiosna i jesień. Tak, więc ja wystosowałam te pisma, które wystosowałam. Jak będzie projekt, to zostanie Państwu przekazany. Proszę o też, bo pozostajemy w stałym kontakcie. Państwo z okręgu 7, którzy będą chętni koordynować też kwestie, czyli Państwo obejmujące Państwo ulicę, to zapraszam do współpracy. Natomiast prosiłam też o kontakt pana radnego Bresia i obiecał taki. Jeżeli będzie potrzebował naszego wsparcia przy lobowaniu Państwa tematu, to będzie. Natomiast to wszystko jest takie z naszej strony bardziej mentalne i duchowe i mówienie o problemie, że istnieje. A kwestia, tak jak kolega tutaj Andrzej powiedział, no znalezienia tych pieniędzy na inwestycje u Was, tak? My nie oczekujemy od Państwa pieniędzy, my oczekujemy jakiejkolwiek odpowiedzi, co my możemy zrobić. Jeżeli jak nie Państwo mogą, to gdzie my możemy pójść, albo w którą stronę uderzyć, że można było cokolwiek wtedy innego próbować robić. My tutaj będziemy mieć, tutaj zostaniemy w swoim gronie, spróbujemy zrobić burzę mózgu i opracować lub odpowiedzieć jakieś pomysły do realizacji kwestii Państwa kwestii. Dziękujemy. Poza tym, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy dopiero nową radą od czerwca. Także nie jesteśmy winni temu, że ciągle odkładamy Wasze sprawy, to może dawne rady, a my teraz większość jesteśmy wybrani w nowej Radzie i się chcemy całym sercem zająć ulicą Papienną. Dziękuję. Drodzy Państwo, jesteśmy cały czas w czwartym punkcie, podsumowanie działania zarządu. Teraz przejdę też do takiej kwestii, a mianowicie 12 października było posiedzenie Rady Miasta i na tym posiedzeniu została powołana komisja do spraw pracy nad nowym statutem Rad Dzielnic. Bo jak wszyscy wiemy, jest on wadliwy, jest wiele problemów, począwszy od bieg, skończywszy nad kompetencjami i tak dalej, i tak dalej. 12 na Radzie została powołana komisja w składzie, to trzeba Państwu przeczytać, żebyście wiedzieli. Pan Ławniczak, pan Margul, pani Orzechowska, pan Popiel i przewodniczącą tej rady została pani radna Rybka. Jest to 5-osobowa rada, która się właśnie w tym momencie, rozumiem, pochyla nad statutami i pracuje. Następnie 21 października było forum przewodniczących Rad Dzielnic zorganizowane przez Fundację Wolności i właśnie to było takie pierwsze forum, na którym były poruszane tematy właśnie funkcjonowania i znaczenia Rad Dzielnic. To, co tutaj też mieliśmy przed chwilą przykład, że i to kolega Jarek wspomniał, że no niestety zgodnie z tymi statutami niewiele możemy. Jesteśmy ciałem doradczym, pieniędzy nie mamy praktycznie żadnych i było wiele poruszanych tematów na tym forum. Od szkolenia radnych, nowych radnych, tak jak my byliśmy nową radą powołaną w specyficznych warunkach, bo w połowie cyklu, ale nikt z Państwa nowych radnych nie został przez Urząd Miasta na przykład przeszkolony. Więc Państwo możecie mieć problem z odróżnianiem budżetu miasta od rezerwy celowej i tak dalej, i tak dalej. Były też poruszane diety, żeby dla wszystkich radnych za posiedzenie były jakieś pieniądze. Jakie to pieniądze będą, jak będą te pieniądze podzielone, na tym pracuje też ta komisja.
dużym w ogóle problemem i tematem poruszanym były te pieniądze na rezerwę celową, czyli 129 tysięcy, które mamy, które są tak naprawdę groszami, chociażby w porównaniu z budżetem obywatelskim, kiedy na, dla wszystkich rad dzielnic całego ogólnego budżetu jest ponad niewiele ponad 3 miliony, a budżetu obywatelskiego na całe miasto jest 15 milionów. I po tym forum został złożony wniosek do przewodniczącego rady o skierowanie do prezydenta prośby o podwyższenie, rezerwy celowej do 200 tysięcy. Ten wniosek już został złożony do prezydenta i o uwzględnienie w 2018 roku, więc może jak będzie, jak wszystko potoczy się tak, jak mamy nadzieję, że się potoczy, to będziemy za jakiś czas rozmawiać o podzieleniu 200 tysięcy, a nie 129 na rezerwę celową. Natomiast my jeszcze na poprzedniej radzie poruszaliśmy ten temat, natomiast tutaj jest przewodniczący Rady Winiawa, który wystąpił ze swoją inicjatywą skierowania projekt uchwały do tak. Podwyższenie rezerwy celowej do 150 tysięcy złotych na każde rodziny. Idziemy razem z gminą Busk, Patale, Śródmieście do rodzicy Winiawa i Józ. Także podpisujemy się, pod każdy zbiera podpisy pod tą uchwałą i chcemy złożyć się, może pod koniec tego miesiąca, może się uda. Zobaczymy, jak to będzie, każdy tam zajmował. Natomiast ja tutaj przy tej sytuacji i tej kwestii chciałam bardzo podziękować pani Lucynie Fryc i panu Izińskiemu, którzy zebrali ogromną liczbę podpisów. 320. Ja już mam skserowane, to mogę przekazać. Tutaj jest też pani Małgorzata przed chwilą mi pokazała, też ma kilka stron, ale to już później. No to państwo jeszcze zbierają, tak, tak. Pani mówi, że ja nie zbieram. Bo ja tak taki termin nie trzeba do tej rady. Nie trzeba być PSL-u. To jest wygoda dla wolnych i radnych chce. Bo wie pan, ja mogę nawet listy pani mieć. Bo nie ma, nie, ja jestem mam. Ja tak dużo to już nie zbiorę, ale jestem z 40 do dnia. Ja znam pod kościołem, bo wiedzę. Ja też właśnie sobie wymyśliłam, że pójść pod kościół, bo jak przeszłam przez jeden blok, to mi nogi bolały. Namówiłam pana Iskiego, który się nie zgodził, podzieliliśmy się mszami, i to, że on trochę ja. I to zebrali 200, bo przyjrzył pod kościół. To ja już będę kończyć ten temat akurat. Bardzo, bardzo panu dziękujemy za tą inicjatywę i tutaj naszym wszystkim na tym zależy, dokładnie. Żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, bo oni tu mówili o 200 tysiącach, to jednak słuchajcie, jest za mało. Chodniki i to wszystko wzrosło 100%. 100% w ciągu paru miesięcy. No to co my zrobimy? No już nie. Wszystko się zmieniło. Uważam, że budżet obywatelski można tam odnieść, bo nie jest to do końca, no może te głosowanie internetowe powiedzieć, jak no jest medialne. Ja wiem, musiałem naprawdę dużo się obchodzić po ludziach, żeby prosić, żeby głosowali na ten projekt, bo ja na szczęście się udało, ale już nie zamierzam. Nie zamierzam do wiary. Zachować te wesele? Nie, to jest niemożliwe wesele. Temat uczestnictwa forum i zwiększenia kwoty na rezerwę celową i zmiany statutu wczoraj chciałabym zakończyć. Natomiast dalej jeszcze bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję. Natomiast tutaj chcę zredagować szybciutko co się działo. Miało też posiedzenie zarządu. My tutaj wstępnie pochyliliśmy się nad zgłoszonymi przez państwa propozycjami do rezerwy celowej wstępnie. Pan Andrzej Gołacki zgłosił tutaj, zgłosił też mailowo i poruszał temat budżetu, zielonego budżetu, do którego zgłaszał też pomysły, do którego
możemy aplikować do 12 października. Listopada, przepraszam, 12 listopada. Andrzej, chcesz coś powiedzieć w temacie zielonego? Nie chciałbym się tu bardzo rozwodzić, ale proszę Państwa, jest do 12 listopada czas na zsyłanie projektów i naprawdę warto się zaangażować i coś złożyć na rzecz dzielnicy. Składa się indywidualnie projekt, budżet jest 2 miliony i naprawdę zachęcam. Dziękuję. Ja natomiast uczestniczyłam w tym spotkaniu. Dla mnie budżet zielony jest kwestią nową, aczkolwiek te informacje, które tam Państwo przekazali na tym szkoleniu, nie wskazują, żeby to było bardzo jakieś skomplikowane, bo to wystarczy opisać swoją koncepcję na jakiś kawałek ziemi, obszaru, tak, co by się chciało, plus ewentualnie fotografie i tak dalej, i tak dalej. Ale ewentualnie jest na stronie ich po prostu. Tak, to jest, to nie jest, że papierowo, to się tak jak, przepraszam, jak Andrzej powiedział, internetowo wchodzimy, piszemy. Ja mam jeden pomysł, mam nadzieję, znaczy złożę go na pewno i mam nadzieję, że może coś z tego będzie. Wiem, że Andrzej już złożył też jeden wniosek dotyczący ulicy Zana. Jeżeli złożyłem, ale na pewno będę składał. Wniosek dotyczył jakby następnego rzeczy, natomiast zielonego budżetu też będę składał ten temat. Przy Rosmanie ten tak. Natomiast i teraz przejdę też szybciutko do budżetu obywatelskiego. Nowego już, tak? Budżet obywatelski. Przepraszam. Chciałam powiedzieć o budżecie obywatelskim, który miał miejsce teraz, a mianowicie chciałam tu pochwalić własną osobę i osobę koleżanki Magdy, dlatego że nasze wsparcie i promocja projektu parkingowego przyniosła wymierne korzyści. A mianowicie ten projekt na 90 nowych miejsc otrzymał pieniądze. Ja to ogłaszam na Facebooku, jak niektórzy z Państwa korzystacie, to wiecie. I będzie realizowany. Twórcą tego projektu jest tutaj pan Darek Michałowski, który był, włączał się w dyskusję. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to wielką bolączką naszej dzielnicy i z panem Darkiem chciałabym dalej współpracować w kwestii budżetu obywatelskiego na przyszły rok. I natomiast pani Magda włączyła się w promocję przedszkola numer 39 i udziału tego przedszkola w budżecie obywatelskim i to przedszkole też dostanie pieniądze, więc dwa małe projekty z naszego osiedla, które de facto z naszej dzielnicy, które de facto wspieraliśmy, promowaliśmy, dostały pieniądze i uważam, że jest to duży sukces, bo i prawie wąwóz Andrzeja Gołackiego wygrał. Natomiast te dwa projekty będą realizowane, z czego się bardzo cieszę. To ja tylko powiem jedną rzecz jeszcze. Teraz zaczęły się konsultacje dotyczące budżetu 2019, tak? Bo będą opisane projekty w przyszłym roku, ale konsultacje zaczęły się już. I teraz patrząc na budżet obywatelski tegoroczny, wiemy mniej więcej, co poszło nie tak znowu, że nie był on do końca obywatelski może. I do 19 listopada można mailowo wysyłać swoje zastrzeżenia do budżetu obywatelskiego. Co by się chciało wnieść, żeby było innego w budżecie obywatelskim. I oddaję głos Andrzejowi. Ja właśnie chciałam po prostu powiedzieć o tym terminie, że do 19 listopada jest ostateczny termin przesyłania swoich uwag. Zachęcam, bo faktycznie można mieć wpływ na konstrukcję nowego regulaminu do kolejnej edycji budżetu. Dlatego naprawdę zachęcam, żeby Państwo cokolwiek, nawet jeden punkt wnieśli i tym samym mogli uczestniczyć w kolejnych etapach konsultacji. Tak, ten
Natomiast Andrzejem jeszcze też, bo Andrzej na ostatnim posiedzeniu wspomniał o tym, że czym więcej z nas odpowie w danym zakresie, tym to będzie miało większą jakby siłę nacisku, przebicia, tak? I natomiast chciałam zasugerować, że wielkim problemem było tej edycji zbieranie PESEL-i i w nieskończoność przesyłanie ich z głosowanie z jednego adresu IP, z jednego komputera. Więc na przykład moim zastrzeżeniem, który wniosę do budżetu obywatelskiego, będzie ograniczenie wysyłania projektu, głosowania z jednego adresu IP, nie wiem, do 5, 6, do jakiejś tam wielodzietnej rodziny z jednego komputera, tak? Żeby to odzwierciedlało rzeczywistość. Tak? Jeżeli Państwo nie macie jakiegoś swojego pomysłu, to jeżeli mogę Państwa prosić o wskazanie też tej uwagi, to na pewno pomoże nam to wszystkim, którzy będą aplikować w nowej edycji, począwszy od Andrzeja, skończywszy na wszystkich innych. Im więcej osób zasygnalizuje problem, tym większe są szanse, że miasto się przyjrze temu problemowi. Okej, to teraz to tyle. Teraz szybciutko tylko powiem o jakichś interwencjach i działaniach. Zgłoszyłam pismo w sprawie ustawienia biletomatu na przystanku Przyrzeckiego do Zarządu Transportu Miejskiego, bo taka była prośba i wola mieszkańców. Złożona została przez zarząd koncepcja nowa, najnowsza, uwzględniająca jeszcze kilka miejsc parkingowych, przebudowa Wallenroda. Pismo dotyczące wydania planu budowy wapiennej. Spotkałam się też z mieszkanką ulicy Nadbystrzyckiej od numer 1820 w dół, to jest boczna, czyli jak jest gliniana, to jest też Państwa z 7 okręgu rejon. Wygląda tam tak, to jest jak jest gliniana, jest restauracja chata, to między chatą a takim budynkiem ta ulica leci w dół. Jest to równoległa do muzycznej, tak? To jest ten sam problem praktycznie jak na Wapiennej. Na pewno tam nie ma żadnego planu budowy. Natomiast pani mieszkance też podpowiadałam kontakt z radnymi miasta i wystąpiłam im, żeby była miała jasność przynajmniej, czy jest plan, czy nie ma, bo ludzie nawet tego nie wiedzą. I przy okazji planów budowy lub przebudowy wystąpiłam o ponowne wydanie planu przebudowy ulicy pana Tadeusza, ponieważ tutaj pani Małgosia wspominała o tym i też może będziemy mieć w ręku plan, który gdzieś zaginął, a który mieliśmy kiedyś wydany, będziemy mogli coś w tej kwestii robić. Na wniosek Andrzeja Gołackiego wysyłałam pismo o kolejne naprawienie powierzchni i użytków do zarządu dróg i mostów. I jeszcze była sprawa, którą zgłaszała pani Lucyna, żeby usunąć pojemnik na suchą frakcję na rogu Siewnej i Glinianej, żeby go usunąć, bo sobie nie daje z nim rady. Mieszkańcy się nie dostosowują do standardów i tworzy się tam dzikie wysypisko. To pismo już zostało skierowane, dostałam odpowiedź, że do jakiej firmy konkretnie śmietnikowej muszę napisać. To dzisiaj dostałam odpowiedź, więc napiszę. Lucyno. Nie, nie Komeko. Ekolan. Natomiast i już kończę, tylko mamy jeszcze do zrealizowania z tego budżetu tegorocznego dwie inwestycje, a mianowicie mam obiecane, że jutro wchodzą z remontem na ulicę Juranda i jest też na ulicy, na osiedlu Konopnickiej, to też już mi obiecała pani Kulik, będą robić to przejście dla pieszych Marcelo. Tak. Nie pana Marcelo, z tej strony, tak.
To tyle. To tyle z działania zarządu, ja chciałam zapytać. Ale jeśli chodzi o plany, pani zapomniała. Pana Tadeusza, to co zaginęły, to chodzi o tego od pana Bogowego? Andrzej. Z zarządu dróg, tak. No to je masz. No to przyniosę, ja mam. Tomek, to pani Małgorzata, kiedy rada istnieje, pyta, domaga się o wydanie. Całe osiedle jest przeszukane, a czy teraz to mówisz? Pani Orzechowska mi dała wtedy na naszej osobie. Jeśli to jest to, to ja to się cieszę. To się nie masz. Oryginały były u pani Iwańskiej. Były. Jeszcze 2 lata temu. Potem to nagle... Tak. Dobrze, ja przyniosę co mam. To była pani Orzechowskiej na radnej tej miasta. To ona to ale mimo, po prostu powiedziałam, cytuję, że ona nie zajmuje się gminy. Okej. Nieważne, nie zagłębiajmy się. To pan Tomasz pierwszy, proszę. Jeszcze chciałem pani Moniko zapytać, bo pani mówiła, że już tą sprawę ruszyła, a teraz nic panu nie poruszyła. Odnośnie świateł, umieszczenia świateł na przeciwko pozytywistów. Czy coś pani w tej sprawie robiła? Bo tam bardzo dużo osób mnie prosiło, nawet jak zbierałem podpisy, mówi zróbcie tak, nam światła. Rozmawialiśmy. Drodzy państwo, to tylko powiem. To jeżeli chodzi o światła, chodzi o światła, tak, przyciskowe, warunkowe to się nazywają. Na ulicy Nadbystrzyckiej, na wysokości tutaj pozytywistów. I jest to, drodzy państwo, jest to uwzględnione w budżecie, w planach naszych. My to wrzuciliśmy do budżetu na 2018 rok do realizacji. Jest to uwzględnione. A teraz jest ta sama sytuacja, że trzeba lobbować i robić wszystko, żeby to zostało zrealizowane. I myślę, że w tej kwestii będę wystąpię o opinię do tutaj właśnie do naszej drogówki, do 4 komisariatu, o jakieś wskazanie ile o liczbę wypadków i o tego, co się działo na tym przejściu, bo one rzeczywiście niebezpieczne i na tej podstawie argumentując zachowanie bezpieczeństwa będziemy próbowali realizować te światła. Tak więc nie są to wszystkie działania zarządu, bo jeżeli tym temat dotyczy. Oprócz tych, co pani przewodnicząca wspomniała, zadań zostały złożone przez zarząd wnioski dotyczące naprawy studzienek kanalizacyjnych, o których żeśmy rozmawiali na ostatnim posiedzeniu. Część studzienek zostało wyremontowanych, część zostało już zasygnalizowanych, oznaczonych do remontu. Tak więc studzienki. Wniosek, którym pani Monika się to zajmowała, dotyczący ubytków na terenie, na jezdniach na terenie naszej dzielnicy. Kolejny wniosek. Część już studzienki też chyba zaznaczone zostało naprawione, natomiast już się pojawiały kolejne dziury, tak więc taka propo. Następny wniosek, który był tutaj konsultowany z mieszkańcami, przedstawicielami mieszkańców. Chodziło o błędne oznakowanie ulicy Siewnej i taki wniosek został złożony do Zarządu Dróg i Mostów, żeby zostało wymienione oznakowanie. I wniosek dotyczący wycięcia czy podcięcia drzew, który też ten temat się ciągnie od chyba, nie wiem, którego trzeciego posiedzenia, bo to... Podcięcie, tylko obcięcie. No właśnie to ten temat jest blokowany od dłuższego czasu, żeby na żmijnych letniach i tak dalej, no mieszkańcy są zaniepokojeni, że trzeba gdzieś tam polecą i żeby po prostu wymienić drzewo, te stare, wysokie drzewa podciąć, usunąć, a nowe nasadzić. Taki wniosek został złożony. Jak już jesteśmy przydzieleni, to jeszcze został złożony wniosek dotyczący nasadzeń przy ulicy Zana w okolicy sklepu Rosmo, to jest skrzyżowanie Jana Sawy, Zana, żeby tam po prostu drzewa, które miały być nasadzone, dawały cień na chodnik, żeby oczekiwali mieszkańcy na przystanku, to mieli przestrzeń dla drzewa. Tak więc nie wiem, czy jeszcze coś członkowie zarządu tutaj chcieliby zabrać głos. To już teraz zamykamy. Przechodzimy do następnego. A jeszcze jak wygląda sprawa śmietników i ławek? Czy coś
tym będzie. Ale to... To, co złożyliśmy właśnie jako wniosek, czy to będzie zrealizowane? Nie będzie, bo już nie mamy pieniędzy. Ewentualnie możemy realizować przejrzeć. Dziękuję. Do następnego punktu, piątego. Rozpatrzenie wniosków i spraw zgłoszonych przez gości przybyły. To tutaj ja tylko chcę już tak we pro forma, żebyśmy podjęli no, stanowisko w kwestii poparcia no, mieszkańców ulicy Wapiennej. To jest dla mnie chyba oczywistą oczywistością. Jesteśmy co prawda mało znaczącym organem, ale we wszystkich działaniach, gdzie Państwo będą występować, żebyśmy mogli i chcieli i proszę o to też Państwa radnych popierać. Opierać te działania. Czyli to tak. Myśmy się kiedyś, że rozmawiamy, wybrałem na temu właśnie o tych terenach i technikę tłumaczył, że to są samowole budowlane. Co? W dużej mierze. I słuchajcie, no nie możemy... Że co? Samowole budowlane. Ci ludzie się budowali nielegalnie. Nie minął jeszcze 30 lat i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy ostrożni w tym materii. Nie możemy popierać samowolki budowlane. Ale nie będziemy o samochodzie, tylko o budowie. Ale mimo wszystko, ja mu się nie znam, ale i to mi się wydaje, dlatego miasto się tym nie zajmuje, dlatego po prostu, gdyby się zajęło, to byłoby łamanie prawa. Jeżeli my teraz wystąpimy, jeżeli my tam popieramy, najpierw my nie wiedzę na ten temat. Ale to jest... Czyli według prawa jest tam mało posesji. Tak, ale według prawa to tam nie powinno w ogóle na jakiej podstawie... Może na jakiej podstawie projekt powstał. Ale my nie wiemy, czy on powstał. Powstał, jest. Ale będziemy za chwilę. No więc ja mówię, no badamy, jaki jest stan rzeczywistości. Ale nie. Mi nie chodzi o drogę, tylko chodzi o to, że tam mieszkają ludzie, którzy, jak rozumiem, według prawa nie powinni tam mieszkać. My teraz się będziemy pochylali nad tymi, czy w ogóle, czy nie ma tutaj jakiegoś konfliktu. Z tych starych budynków, tych budynków, które tam tak na przykład nie zamieszkały, starych zniszczonych. Tylko nowe wiele tam są stawione, to tak by sprawnie ktoś postawił. Ja nie wiem, ale ja tam jeszcze razy chodziłem sobie czasu, bo ciekawe, że mi to było tam jedno właśnie nam powiedział. A niektóre rzeczywiście. Jeżeli jak rada się zajmiemy czymś, to, o czym nie mamy wiedzy. Ale może to trzeba zrobić jakąś wiedzę. Bo ja ze swojej strony wystąpiłam, bo mnie o to prosili, tak? Bo nie mają planu budowy, a mieli wiedzę, przekonanie, że jest jej plan. Ja rozmawiałam wczoraj z radnym Bresiem i on powiedział, że tak, że jest plan budowy i to, co Andrzej też powiedział wcześniej. Nie chcieli tych płyt położyć, bo powiedzieli, że istnieje plan budowy ulicy Wapiennej. Ale plan budowy to plan budowy, to są dwie różne rzeczy. Plan budowy jest na pewno jakiś tam, natomiast nie wiadomo, jak to wygląda w swojej prawie. Jeżeli tam są i co możemy zrobić, to tam coś nam budowamy. My się musimy poruszać w statucie. My jesteśmy za mali, tak jest zdanie, mimo że tak jak pan ale powiedział, inicjatywę zrobić, jeśli to się obywatelski. Ja się zgadzam. I teraz głosu, moje pytanie jest takie, czy bardzo konkretny wniosek ze strony mieszkańców, bo taki wniosek jak zajęcie się nimi, to przepraszam bardzo, to nie jesteśmy w stanie się nimi zająć. Konkretnego wniosku nie było. No i nie możemy podnosić się do czegoś, czego nie ma. I wydaje mi się, że trzeba tutaj tą dyskusję zacząć i się nie wypowiadać jak rada, bo... Bardzo problem jest ciężki, bo to nie jest taka prosta sprawa, jak się wydaje. A nie, się stoi bezprawnie, to chcą przez zasiedzenie. To zasiedzenie jest 30 lat zgodnie z... Ale te na pewno nie. Może inspekcji technicznej by nie Całkowicie Pani Małgorzata.
bo nie proszą właśnie osoby starsze, szczególnie z mojego osiedla, że likwidowano przejście tam, gdzie są schody na tą tak zwaną górkę, gdzie jest poczta, apteka, duży sklep, duży zapas. Postawiono te takie płotki metalowe, bardzo szczelne, także nie da się. I dzisiaj nawet pytałam tam tych robotników, no to powiedzieli, że się trzeba zwracać do pana Kieliszka na Krochanej ulicy, gdzieś tam on w zarządzie drugim mostu. Pan Kieliszek jest rzecznikiem prezydenta, a nie zarządu, ale tam chyba też jest kolega, nieważne, natomiast tutaj kolega chyba się... Ja jeśli mogę, bo nie jestem znany w racji, że jestem kierownikiem osiedla. Mocno tematem zajęła się pani Orzechowska. Pani Orzechowska interweniowała w zarządzie dróg i mostów. Natomiast na tą chwilę i na te informacje, które ja posiadam, sprawa jest w toku. Jak tylko coś będzie wiadomo konkretnie, bo na razie to jest obiecane przez panią radną. Natomiast my jako administracja, jako spółdzielnia będziemy chcieli zrobić następującą rzecz. Jeżeli się nie uda przez panią radną, to będziemy chcieli zebrać podpisy, po prostu przejdziemy się po mieszkańcach osiedla. Zbierzemy podpisy i złożymy na ręce prezydenta, na ręce Rady Miasta. 35 lat, jak istnieje osiedle. Natomiast proszę się liczyć z tym, że projekt był już znany od 2014 roku. Były robione konsultacje społeczne w tym temacie. Tu od razu powiem, pan Andrzej mi to sygnalizował półtora roku temu. Sam interweniował w tym temacie, bo żeśmy podjęli decyzję taką, że jednak to przejście. Tylko jak mówię, według. No ja wiem, znaczy, bo wiecie państwo, nam się może coś wydawać, że to przejście być powinno. Natomiast jeżeli się jakiś inżynier drogownictwa tym zajął, są najróżniejsze przepisy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Ja się domyślam. I te przepisy. Ja nie mówię, że tak jest, ale tak może być. Wykluczają, że w tym miejscu ma być przejście. Ale tyle. Ja mogę się odnieść. Niebezpieczne przejście do drogi. Ja mogę się odnieść do kolego. Tak jak kolega powiedział, tam chyba dwa lata temu, że temu sygnalizowałem ten temat przed członkom Rady Dzielnicy. Natomiast jakby inicjatywa nie została podjęta. Ja na własną rękę kontaktowałem się z przedstawicielami Zarządu Dróg i Mostów i uzyskałem taką informację, mimo argumentów, prawda, przedstawionych. Tu uzyskałem taką informację, w związku z wydłużeniem zatoki autobusowej, bo została wydłużona, nie może być przejścia zaraz za zatoką autobusową. Jak przekazałem taką informację, że no tak, ale tam ludzie i tak będą chodzić, bo to jest po prostu najkrótsza droga i na wprost na schodów mało tego. Mapkę przekazałem i wyliczyłem, ile będzie do obecnego nowego przejścia, ile będzie przez Armii Krajowej. To była mapka łącznie z metrami wymierzonym, wszystko zobrazowane. To bodajże, już teraz nie chciałbym skłamać, jak teraz jest od bloków około 80 metrów, to najdłuższy odcinek to zwiększymy do 400 metrów trzeba będzie pokonać. Natomiast tak czy inaczej uzyskałem odpowiedź w takim kontekście, jak mówię, że mieszkańcy będą tak przychodzić, bo będzie najkrótsza droga. Postawimy płot. Ma pani efekt płot. Natomiast jeżeli ja tylko mam jedno zdanie i kończę. Szanse są... Ja powiem w ten sposób, jeżeli można przebudować tej ulicy, ja trochę tutaj społeczeństwa biorerów, tak naprawdę jest to kątem przede wszystkim rowerzystów, a szczególnie widać to przy skrzyżowaniu Jolanda i Bohaterów, jak rozwiązamy ten problem. To jest jedna rzecz, druga rzecz, pisałem do pani przewodniczącej z prośbą, żebyśmy pochylili się jednak takim przejściem przy ulicy pana Wodzowskiego, właśnie kiedyś się dowiedzieliśmy, prawda? Przygotowano przejście, ale go nie wykonano. Proszę pamiętać. Wie pan, o czym mówię. Mówi pan tutaj przy Wodzowskiego 3. Tak. Proszę państwa, jest miejsce na przejście i nie ma przejścia. Ta sytuacja jest taka. Znaczy pytanie, wie pan, panie profesorze, czy jest to przewidziane? Nie było przewidziane. Bo jeżeli nie przewidziane w projekcie, to my rozmawiamy. Ale nie, bo ja to już miejscu, gdzie nie ma przejścia. Do pani przewodniczącej, tylko fizyczność pokazuje, że to jest przygotowane do przejścia, którego nie ma. Ta sytuacja jest taka, że główny ciąg komunikacyjny osiedla, ale a pierwszeństwo przejazdu samochodów.
ja widziałem sam osobiście i mało zabawą dostałem dzieciaki przebiegają przed samochodami, które jadą 50 na godzinę. Może nawet i więcej. Pędzą pomimo tego garbu, który tam jest. To jest podobna sytuacja jak z ulicą Bohaterów Mordy Kasanowa. I to jest, ja przepraszam, że za tutaj, ale to jest, bo co mi z tego, że tam 20 lat temu konsultowany, jak ludzie... Tylko wie pan, jeżeli my rozmawiamy o wyniesionym przejściu tam w tym miejscu, a tam de facto przejścia nie ma... A to nie jest wyniesione przejście, no. To jest ograniczne. Ale nie, pan by chciał tam mieć przejście. Nie, ja chciałbym mieć za ogranicznikiem tam, gdzie było. Ale przejście na pierwsze. Przejście na pierwsze. A jeżeli przejście nie ma w projekcie... Ale jest szansa, wydaje mi się, że... Znaczy, możemy wystąpić do miasta. Tak, bo to jest zgłoszone przez pana Andrzeja do rezerwy. Ja próbowałem to przejście przy Wodyjowskiego 7, też do lokalu, tam zawsze było przejście. Nawet pozwoliliśmy sobie sami wymalować. To jest do mostu, nieładnie mówiąc, podkablowo przyjechali. Jest to samo, i jeszcze mnie straszyli. Proszę Państwa, generalnie istotna dla Państwa informacja, szczególnie dla nowych członków Rady Dzielnicy. W momencie, kiedy się pojawia projekt przebudowy, przebudowy czy coś takiego w danej ulicy, to jest czas, żeby Rada Dzielnicy składała stosowne wnioski. Nie w momencie, kiedy ulicę już budują, bo już jest dawno za późno, tylko interesować się, czy są plany danej ulicy i je interweniować, a nie musztardy tak naprawdę robimy Ale ja powiem tylko jedno zdanie a propos ulicy Wodyjowskiego 7911 budynków i postawionych lamp na praktycznie na środku ciągu pieszego, gdzie my jako administracja interweniowaliśmy mieszkańcy. Powiem tylko tyle. Robią konsultacje, pokiwają głowami, a swoje. I tyle. No takie jest moje zdanie. Przepraszam, no może, nie, może Państwo macie inne wyobrażenie. Natomiast i tak to zrobią co im nigdy. Generalnie istotne, jeżeli kolega mówi, że były konsultacje, jest jakaś adnotacja i potem dochodzi do takich kwiatków, że likwidacja przejścia, to zawsze jest to dodatkowy argument dla później, dla radnych, którzy będą o to walczyć, że były konsultacje i głos mieszkańców nie został przyjęty. Tak więc uważam, nawet jeśli nie będą się czystym głosem, to warto składać. Jeszcze tylko do 3 sekundy dosłownie do tego istotu uznania. Zresztą nikt nie ma obowiązku posiadania znajomości czytania mapy planu. Nikt nie ma takiego. To jest wiedza, jednak to jest wiedza, którą trzeba posiadać i inaczej. Jeżeli chce zobaczyć jakikolwiek plan, to 90% ludzi jest w stanie ocenić, co się tu nie będzie działo, bo takiej wiedzy nie ma nawet jej wyobraźni. Więc to jest tak zwane konsultacje, to jest fikcja. Oczywiście. Nie wiem. Ja chcę dwie kwestie położyć, a mianowicie po pierwsze zgadzam się, co pan powiedział z tym, bo czytanie map nie jest, chyba że jest ktoś inżynierem i nie ma jakąś wyobraźnię i nie jest to proste. Natomiast pan Andrzej zgłosił tą propozycję przejścia dla pieszych do rezerwy celowej, ona zostanie poddana do oceny przez Zarząd Dróg i Mostów, jak jest tak, jak mówił Jarek, że jakieś tam ale niech to miasto zweryfikuje oczywiście. Natomiast jeszcze się odniosę, bo sobie przypomniałam, że tutaj przewodniczący Wieniawy zaproponował ostatnio coś takiego jak wymalowane pasy 3D. A, tak, rozmawiałem o szkół na Długosza i na Popiełuszki zrobić pasy 3D. Na to wygląda. Kiedy samochód wygląda tak, jakby był murek, takie kostki stały, nie? No i jestem w konsultacji się z Zarządem Dróg i Mostów, bo nie ma ich w przepisach, ale tych biało-czarnych, biało-czerwonych też nie ma. A maluje je w sensie, nie? Więc jest na listę na dobrej drodze, może się uda jeszcze zrobić pasy 3D. Jeżeli by tam ten pomysł przeszedł, ja chcę jeszcze skończyć. Jakby ten pomysł przeszedł, to byśmy ściągnęli pomysł od Zwieniawy i jak oni na przykład będą negować przejście wyniesione, to spróbować przynajmniej z tym 3D, argumentując no tutaj tą szkołę na waszym osiedlu, tak? Czyli zapytam też do prasy, to żeby trochę prasa rozdmuchała. Szkołę przedszkolu. Jeszcze jedną rzecz. A to są nie drugie tematy, a nie wiem, jak to się stosuje. Tylko
Ale właśnie nie, ale to wie pan, bo to biało czerwony to pikuś, ale jak macie wrażenie, że coś jest wypukłe, to przepraszam, ale... Ja mam ten... Ja wiem, ale wyobraźcie sobie, że jedzie człowiek, nagle coś jest wypukłe. No, hamuje. Musi być znak. Jest znak, trzeba się zapieszyć. Ja jeszcze tylko kontynuację. Natomiast odnośnie samowolek i zauważania ich przez zarząd ruchu mostów, to mamy taką sytuację na osiedlu Konopnickiej, mianowicie tam, gdzie wystąpiliśmy z rezerwy celowej, żeby robić to przejście, nie, to jest przejście dla pieszych i kawałek chodnika tam, gdzie jest wydeptane, dwie części chodnika i przejście. I oni zauważyli, robiąc tam, nie wiem, pomiary, zauważyli takie przejście dla pieszych, nie wiem, czy Państwo je kojarzycie, ale Państwo z Konopnickiej powinni, które jest zaraz obok ukośne takie. Do prześwitu prowadzące. Tak, i to jest właśnie inwencja pewnie spółdzielni, która... Mieszkańców, przepraszam, jest to... I niestety zarząd grup to zauważył. Zauważył i będzie do nas pisał, to jest taka pani, która zajmuje się w zarządzie dróg, pani Ewa Kuli, będzie pisała. Napisze. Pani Ewa Kulik napisze, że będzie proponowała zrobienie tutaj przejścia dla pieszych z prawdziwego zdarzenia z naszej rezerwy oczywiście. Namalowałem, przyjechali, wymienili, tam... zabrali mi znaki i pojechali. Ale spokojnie się. Mówię, chociaż oddajcie znaki. Nie, jeszcze Andrzej ma harę. Ja jeszcze mam taką prośbę do pana przewodniczącego, że właśnie, że śledzę państwa profil, nie wiem, bo jak widzę na tych pasach dotyczą, bardzo fajna sprawa, mam wątpliwości, czy zarząd dróg właśnie się przychyli do takiej nowatorskiej porze. I moja prośba, jeżeli państwo by mieli stanowisko zarządu dróg, to by można było opublikować na profilu, bo to będzie punkt odniesienia, co na to. Oni się boją. Jestem zasłoniony swoją drogą. Dlatego będzie to nowatorskie, tak jak pisałem, rozwiązanie. Zróbmy chociaż jedno przejście. Zobaczymy, jak to koszkoły tam, gdzie na Długosza, tam gdzie jest naprawdę dużo samochodów jedzie, nie? I zobaczymy, jak to się przyjmie, nie? Może coś nowego, coś ciekawego. Na tych przejściach może nawet ludziki malować 3D, nie? I nie klają są. Naprawdę niesamowite są. Tylko na nie, to można zobaczyć, co pierwsze. A wy pan nie zrobicie stłuczek? Myślę, że nie. Jestem to wyobrażam. Koło szkoły nie. Bo nie u nas to przeprowadzacie, nie? No to raz się prezentowało. Nie będzie widać, że to jest... Przeprowadza spadnie z tych schodów? Nie, no to jest wysokość. No wiem, że chcą zrobić próbę. Tam gdzie nikogo nie ma, nie? Jak wyjdzie, to panie podoba się to, nawet się z dyrektorem Borowym rozmawiałem na ten temat. On też chciał kiedyś to wprowadzić, ale trochę jednak no bał się to tego. Ale zobaczymy, no myślę, że powiedziałem, nie oczekuję negatywnej odpowiedzi. Mam takie propozycje, zupełnie bezkosztowe rozwiązanie na rzecz sprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zwłaszcza mówię w kontekście osiedla Mickiewicza, bo to zauważyliśmy podczas robienia zdjęć. Prawie przy każdym przejściu dla pieszych, zarówno na ulicy Wajdeloty i na ulicy Grażyny, stoją samochody przed samym przejściem. Piesi, którzy wchodzą na przejście dla pieszych, są zupełnie niewidoczni, nawet jeśli jest to jednokierunkowa, bo obie są jednokierunkowe, są niewidoczni. Miejsca nawet w ciągu dnia, jeśli są zwolnione przez, w ciągu dnia, no bo my robiliśmy to w ciągu dnia, one widać wyraźnie, mają wręcz wyjeżdżone ślady po kołach, widać, że po prostu są trwale zajmowane przez auto. Kwestia może jakiegoś przypilnowania czy uczulenia administracji nawet osiedla. Tak mówię, pan jest kierownikiem, przepraszam, że do pana. Ale nie tego. Tak, ale ja myślę, że to dotyczy de facto ja tak. Gdzie pan jest jeden z osiedla Konopnickiego. Nie, ale ja przeciwko. Mówię tylko za proszę. Jest administracja osiedla Konopnickiej, naprzeciwko jest
Króciutko jest to takie drągo, że drąga jest podwójna ciągła, na podwójnej ciągłej dostamy pasów parkują tam osoby. Nie było żadnej interwencji, ja rozmawiałem z kierownikiem administracji. Zero. Czekają, aż my mieszkańcy będziemy skarżyć. Ale też pamiętajmy, ale proste pytanie, bo ja to pewnie... To tylko pomysł. A co my rozumiem ci ludzie, co mają samochody? Tak, ale to są bardzo niebezpieczne miejsca, jeżeli mówimy o ja rozumiem, ale bo to postawmy się w sytuacji, nie ma możliwości. Ale to przepraszam, bo ja będę słowo, bo ja nie bardzo zrozumiałem, jaki pomysł pan ma. Chodzi o to, że jak jest przejście dla pieszo, nawet jeśli to jest jezdnia o wąskim przekroju, na przykład 4 metry wers parkowanie równoległe przy krawężniku, samochody czasami... Mówię pan, według przepisów, jak ja się może się mylę, 10 metrów od skrzyżowania przejść za pieszo. Nie powinno się. Kolega jest hodowcem, no, może powie. Znaczy nie, ale chodzi o to, że właściwie no, na ulicach bezpośrednio do samego przejścia auta parkowały, więc jak chodzą dzieci na przykład w rejonie szkół, ale generalnie dużo jest osób starszych też, prawda? Wchodzą na przejście dla pieszych, są praktycznie niewidoczne dla nadjeżdżającego samochodu, który, a tu już ktoś wkroczył i idzie, no pewne siebie, że... Bardzo niebezpieczne. Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim stawiają niewłaściwie samochody studenci. Jest tak dużo teraz, właśnie wiadomo, że większość to jest motoryzowanych i oni stawiają jak im się chce, bo ci co mieszkają, co cały czas użytkownicy, to oni wiedzą, gdzie mają postawić. Ale ci studenci, którzy przyjeżdżają nie wiadomo z jakich wsi, albo i miasteczek, no to po prostu stawiają tak sobie, jak stawiali u siebie przy oborze, prawda, czy coś takiego. No. I tak samo tutaj stawiają właśnie tak. Ale my to nic nie zrobimy, jest Straż Miejska, jest policja, a oni za to dają kasę. Oni interweniują. To trzeba Straż Miejska mobilizować do działania. Bo najczęściej to nam dotyczy. Jeżeli nie będzie interwencji Straży Miejskiej, to jest w tym wypadku nie będzie tam nawet powtórzonego znaku. Tak by to powtórzył znak, już dwa razy interweniowałem. Tutaj nie rozwiążemy tej sytuacji. To proponuję do następnego punktu. Oni kiedyś chodzili, a Nie. Może byśmy, proszę Państwa, jak rozwiążemy tego dzisiaj, możemy dyskutować i dyskutować. To przechodzimy, może proponuję do 6 punktu przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Równe. Drodzy Państwo, czy mam odczytywać ten protokół? Nie. Ja mam uwagę. A tylko, dobrze, tylko powiem, że tam wnosił też uwagi pan Andrzej i te uwagi są oczywiście uwzględnione. I protokół, który Państwo macie przed sobą, są uwzględnionymi uwagami Andrzeja Wołaskiego. Proszę bardzo, pani Lucyna. Odnośnie protokół. Punkt 3. Zmiana lokalnych dróg z ulicy Glinianej, nie z ulicy Glinianej, tylko z ulicy Nadwyższyckiej. Dobrze. Zmiana, bo lokalnych na ulicy Nadwyższyckiej teraz będzie na Glinianej, bo ja już sprawę zaczynam. Dobrze. Czy po tej zmianie możemy głosować już nad przyjęciem protokołu 5 posiedzenia? Podejmujemy głosowanie. Kto jest Państwa za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Ruch? To teraz było zgłoszone. Oczywiście, że czas nie zapytałeś? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Więc protokół zostaje przyjęty. Ja natomiast ze swojej strony i pana sekretarza chciałam informować, że resztę protokołów zostanie przygotowanych i będą zapisane na następnej radzie, czyli grudniowej. I w międzyczasie dostaniecie je Państwo na mail. Na mail.
było odpowiedzią wcześniej. Natomiast tak, będą na maila, natomiast jeszcze odniosę się, że jest to uciążliwe pisanie, szczególnie tutaj Fundacja Wolności też występowała, żeby były zapisy, nie wiem jak one się nazywają, zapisy dźwiękowe, jakie? Audio wideo, żeby były przyjęte jako protokoły. My mamy generalnie 90% nagrywane. Jedno właśnie to, które ostatnio było, nie było nagrywane. Natomiast wszystkie inne są nagrywane. Natomiast rzeczywiście statut wymaga, żeby one były sporządzone na piśmie i będą państwu przedstawione. Obszerne będą. Ja może jeszcze jedną uwagę, bo teraz są były konsultacje ustawy o ważności życia publicznego, która ma zastąpić obecną między innymi ustawę o dostępie do informacji publicznej i tam ustawodawca przewiduje, że wszystkie Rady Miasta i Rady Dzielnic będą miały obowiązek nagrywania swoich posiedzeń w formie audio-wideo i to było z mocy ustawy. A czy będziemy mieć do tego sprzęt? A czy, że tak powiem, to już wtedy jest jakby problem ratusza, bo my też widzimy w tym problem, chociaż z drugiej strony dla nas to jest super rozwiązanie, myślę, że dla Państwa też, bo nikt nie będzie musiał robić protokołu. Ja uważam, że Fundacja Wolności, to myślę, że Rady Dzielnicy, tak, mają to sobie 29 rezerwy celowe, to nie przewodnicząca, są 20 rezerwy, przewodnik zastępca po 10 i na pewno są te pieniądze gdzieś rozprowadzane. Wie pan, jak pan myśli, znaczy jak pan wie, co Fundacja Wolności myśli, to ja panu gratuluję, bo jak może Fundacja Wolności... Wasze projekty zgłoszone odnośnie zmiany statutu. Jeszcze raz, weźcie statut, czytajcie statut Rady Dzielnic, a dopiero potem zgłaszajcie propozycje. Bo to, co są one zgłaszane, to są... Wiecie, dlaczego jest tak napisane, że to był szeroki, a nie wejść jakieś obowiązki Radom Dzielnic, tylko na przykład będą przy konkursach wyboru dyrektor szkół. Po co? Trzeba człowieku wytłumaczyć po co, bo ja po prostu nie mam pojęcia. Ale spokojnie, radny, szanowni państwo. Ta dyskusja nie jest porządkowa. Także może się wydarzyć. Przepraszam, ja chciałem się odnieść. Tak a propos, ja działam społecznie jak 20 pozostałych osób. Tak więc poczułem się urażony i chciałem się odnieść. Działam społecznie. Nie musisz się u mnie w Radzie Dzielnicy też, to oprócz tego, że... Nie, bo pan mówi, że jakąś powiedział jakąś kwotę, ale chciałem się po prostu odnieść. Ja zrozumiałem, że pan mówił, że ktoś myśli, że my tutaj gdzieś... Dobra, proszę państwa, nie ma tego porządku obrady. To jest taka wolna dyskusja. Przechodzimy do następnego punkt 7. Wolne wnioski. Nie, nie. Ktoś zgłasza, proszę, pani minister. Ja mam zapytanie, ale może wniosek. Chodzi mi o dobrze na ulicy Głębokiej, jest szeroko chodnie, który co roku trzeba remontować, ponieważ tam sklep jest, to dwa, wielkie, Renoma i ludzi ma jakoś coś takiego. Chodzi o firmy okienne, które remontują, zakładają okna. I ta firma Renoma sobie wjeżdża ciężarówką na chodnik do swojego sklepu, żeby się rozładować. Ja mówię, to jak pan je tam wjeżdża, to niech pan chce zrobić taką ulicę, żeby nie ktoś tam chodnika, bo tu chodzą starsi ludzie. Jaki wniosek? No właśnie, albo do nich napisać, że może pachołki dostarczy, bo ja już się przyglądałam tutaj do tego sklepu. Nie. No to parkuje w miejscu, pewnie do tego nie... A w którym to miejscu? Zakaz. A w którym to miejscu jest? Ale on potrafi z ulicy wjechać, że tak powiem. Dobrze, ale mi spróbuję wniosek. No taki wniosek, żeby coś z tym zrobić, bo ten chodnik to głęboka, tak? Głęboka osie. To ja proponuję, żeby zgłosić do straży miejskiej. Znaczy to ja mogę zrobić... Ja wnioskuję o dwa słupki. Co jeszcze dajmy się wypowiedzieć? My jakby tam mamy biuro w ogóle z drugiej strony tej głębokiej 8A i sąsiadujemy zresztą z tymi państwa. I to tak naprawdę nie tylko dostawcy dojeżdżają, ale praktycznie wszyscy, kurierzy i tak dalej. Ja na przykład zgłaszam to do Straży Miejskiej. Na ostatnich moich 15 interwencji przyjechali ani razu. Także no tak, to co, radni dzielnicy nie, mają... ale to ja mówię, ja powiem państwu, jaki jest pomysł, bo zresztą mam pomysł. Tam jest w ogóle około 7 miejsc parkingowych, które też stwarzają zagrożenie, bo akurat z tej głębokiej osiema też się wyjeżdża i te 4 samochody, które tam stoją, totalnie ograniczają widoczność. Nieważne, czy to jest bus, czy to jest samochód osobowy, bo też czasem, pomimo, że tam dojeżdżam głównie rowerem, też zdarza mi się samochodem.
i po prostu jeśli chce się wyjechać w ulicach głęboko w kierunku stadionu, to nie ma możliwości, bo kompletnie nic nie widać. Ale jakie rozwiązanie? A, rozwiązanie, okej. Jest zielony budżet obywatelski, tam jest chodniczek, który moim zdaniem można rozebrać i zrobić tam zieleniec. Ja zresztą zgłaszam inne projekty, takie w innych częściach Lublina, no właśnie w miejscach, gdzie jakby parkowanie jest na chodnikach w miejscu niedozwolonym, czyli 10 metrów od przejścia. Zazwyczaj są to miejsca w śródmieściu, gdzie właśnie brakuje takiej zieleni, jakby stworzenia tam niskich nasadzeń, czy nawet trawników nie jest jakby dużym problemem. No oczywiście trzeba jeszcze uszczelnić ten dojazd. To tak jedna firma się zajeżdża z tyłu, ale na ma z przodu. To chyba mogą będzie z tyłu. Postawić dwa słupki i nie będzie mógł jechać. Tylko on nie wiem, czy nie będzie mógł w krzaki jechać. To jest stara kolega. Dobrze, krótko sprawę, no koniecznie wniosek. Głosiła się do mnie pani z Fundacji Polskich Wartości z informacją, że do 5 grudnia jest wprowadzona akcja zbierania artykułów spożywczych trwałych i artykułów chemicznych, środków chemicznych i przyborów szkodnych dla dzieci dla Polaków mieszkających na krętach. Także tutaj, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się w jakiś sposób zaangażować, to można się ze mną kontaktować, jakieś instytucje też można próbować organizować po prostu do 5 grudnia. Ale gdzie to się zbiera? Wiem, że na pewno biuro posła Kuleszy na 3 maja jest takim miejscem zbiórki. Natomiast tak, tutaj w przedszkolu mój córek na weteranów, w przedszkolu numer 19 również takie miejsce zbiórki będzie. No i jeżeli Państwo z jakąś inicjatywą chcielibyście wyjść, żeby na przykład nie wiem, w kościele wspierać, czy w jakimś innym miejscu też można zgłaszać do mnie i po prostu fundacja. Jakby ktoś był zainteresowany, to kontakt do mnie jest. Pan Andrzej. Wnioski. Jeden wniosek dotyczy osiedla Konopnickie, mianowicie, żeby Rada wystąpiła o uzupełnienie oznakowania, o dokładnie chodzi o strefy zamieszkane. Pozostał tam jeden tylko znak, że wyjeżdża się ze strefy, a strefy zostały usunięte. Rozmawiałem z kierownikiem dostępu kierownika tego osiedla. Jak najbardziej popiera taką inicjatywę. Przychyla się, tak więc taki wniosek, żeby po prostu zawnioskować do odpowiednich dużych działów i mostów o uzupełnienie oznakowania. Druga sprawa. Jak za wcześniej czasów ten znak stał, wjeżdżając od znana przy media Mark, stał w okolicy właśnie wjazdu tego zaopatrzenia. On został przesunięty bliżej Biedronki, bo żeby ten duży sprzęt do media mógł wjechać. Później został przesunięty przy samym rondzie. Tak więc tam był, powinny być i tyle. Druga sprawa, tak samo, tego samego osiedla dotyczy, chodzi o wystosowanie wniosku, tylko teraz niezależnie, czy to będzie teren LSM-u, trzeba było zweryfikować, czy miasta. Chodzi o doświetlenie skweru, placu zabaw między budynkami pana Balcera 8 i pana Balcera 10. Tam jest taka właśnie droga do prześwitu, mnóstwo mieszkańców idzie w tamtym kierunku do przystanków autobusowych, wraca po pracy i ten duży obszar jest niedoświetlony. Kiedyś był doświetlony, drzewo rosły zasłoniły istniejące gdzieś tam dalej latarnie i teraz po prostu tam jest ciemno, a na samym skwerze nie ma ani jednej latarni. Kolejna sprawa. Od jakiegoś czasu w Wąwodzie między Zana na Nowomiejsku, to jest ten teren, gdzie tam jest plac, inicjatywa, żeby plac powstał, leży zwalone drzewo i po prostu sobie leży. Tak więc ten stosowny wniosek zapewne do Wydziału Gospodarki Komunalnej, bo to ich teren, żeby usunęli też drzewo. I tu proponuję podjąć taką jeszcze inicjatywę rok temu w okresie przed zimą. Czyli inaczej, jak spadał pierwszy śnieg, to na wzniesieniach, na drogach, gdzie są wzniesienia, a to jest tak, pana Tadeusza, Kazimierza Wielkiego i pana Balcera 8, tutaj są takie podjazdy, pierwszy śnieg, wyślizgane górki, samochody się staczają, nie ma ruchu. Z uwagi, że to są raczej klasa dróg albo, nie wiem nawet, które to są, albo osiedlowe, albo jakieś tam, to te pługi naprawdę pojawiały się po wielu godzinach. Wiadomo, że to znajdą są główne. Kazimierza Wielkiego tutaj administracja nie za bardzo podziała, natomiast nim tam pługi się pojawią, to długo to trwa. Rok temu interweniowałem w tej sprawie, pierwszy śnieg spadł,
do telefon, czy da jakieś pismo do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o po odśnieżeniu tych głównych dróg, żeby pułki kierować na te wskazane wzniesienia, czyli właśnie trzy ulicy, pana Balcera, pana Tadeusza i Kazimierza Wielkiego. I oni przyjęli takie zgłoszenie faktycznie przy kolejnych opadach w miarę szybko były odśnieżane te drogi, posypywane. To ja napiszę do biura. U nas dobrze, świetnie Martyn. Faktycznie tam też jest pomysł, tak, tak, więc też warto by było ja o tym mówić. No musi do administracji. Jeszcze chciałbym taki może dalekosiężny wniosek złożyć, ale żeby Rada, że tak powiem, przychyliła się do tego. Mianowicie chodzi o wystąpienie z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania między ulicą Nowomiejską a istniejącym tam alejką między ogródkami działkowymi. Tam jest taka sytuacja, że jest ciąg pieszo-rowerową, tam ginie i mnóstwo rowerzystów jakby korzysta, bo to była alejka. Jest 100 metrów, dokładnie 100 metrów, żeby w miejscowym planie zagospodarowaniu ująć, żeby było połączenie tych 100 metrów. Jeżeli tam, bo tam jest teren prywatny, jeżeli deweloper będzie budował jakieś budynki, to żeby w planie było od razu naliczone, że to nie miasto, nie rada dzielnicy, tylko deweloper będzie musiał zrobić połączenie między ulicą Nowomiejską a istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym, tak żeby to w miejscowych planach zagospodarowania terenu było. Tak więc sposobny wniosek do wydziału bodajże planowania. Ale to jest tak, sprawa do rozpatrzenia i głosujemy na następnym posiedzeniu. No uważam, że teraz powinniśmy przegłosować te wnioski, które wpłynęły i tyle. Bo na razie to jest koncert życzeń, prawda? Ale musimy przegłosować. Czy będą wjazdy na Monte Cassino, bo też o to ludzie pytają, bo teraz jak były te deszcze na przystankach tych naszych, były przedtem. Przyznaję się bez bicia, muszę zobaczyć plan. Bo oglądałem go często, skoro więc... Skoro przejścia nie ma, to może nie. Pierwszy, jaki był wniosek? Sercja ofiary? Pani Lucyny. Pierwszy to był wniosek o to, żeby... No właśnie. Pani Lucyny, tak? Żeby zaprzestali parkowania na chodniku przeciw ulicy, przepraszam? Dwa słówki postali, żeby tam nie wjeżdżali. Przy ulicy jakiej? Jakiekolwiek rozwiązanie. Przy ulicy Głębokiej. Konkretnie w sklepie... Głęboka 8 ma. To jest państwa zaprzestali. Przychylają się do tego wniosku w tej sprawie. To jest za. To jest przeciw. Tu się wstrzymało. Ja, bo w ogóle nie wiem, o czym rozmawiamy. Znaczy rozmawiacie państwo o... Tak, przepraszam, ja powiem tylko dwa słowa. Jestem w tej radzie bardzo... młodą osobą w sensie stażu i nie ukrywam, że jak obserwuję, to tutaj wszyscy koncentrują się nad takimi drobiazgami. Ja wiem, że powinniśmy się koncentrować nad drobiazgami, ale jeżeli mówimy o konkretnej, to pani konkretnie tak koło 18, o głębokiej 18, a wie pani, gdzie jest pana Tadeusza na przykład 12? No tak, pan Tadeusza to wie, ale tak, a właśnie, i to mniej więcej taka jest rozmowa. No ja nie będę głosowała za czymś, o czym po prostu. Można na razie projekty składać wniosków, ludzie zapoznamy się i trzeba by mieć. Kto więcej mówi, za to głośniej, za to uzyskuje aprobatę. Nie, to jest nie, idźmy dalej. Tak, idźmy dalej, ja tylko powiedzieć, że no. Mogę tylko powiedzieć, że pani Lucyna przedstawiła ze swojego okręgu propozycję wniosku, więc chyba jesteśmy, żeby jednak wnioskować w jaki sposób to traktować? Zapisać wniosek, rozpatrzyć na przyszłym posiedzeniu, głosować? Lub po prostu no, taki wniosek. No to dobrze, przychyliliśmy się, żeby tam jakiś najważniejsze, żeby tam nie stawiali samochodów, tak? No to przychylamy się. To teraz te wnioski szybko, może tak pokrótce, tytuły te trzy. Ja osoby. To znaczy może ja, bo to dobrze. Pan Andrzej, oznakowanie ulicy Jana Sam. Uzupełnienie oznakowania na ulicy. Strefa do mieszkania, szanowni. Czy rada przychyla się? No tak, tylko do... No to tak. To jest państwa za. Kobiety wszyscy, tak? Znaczy, to przeciwny.
Kto się wstrzymał? No to dobrze, to przeciwny wydaje wstrzymał się. Następny. Doświetlenie terenów przy ulicy Pana Balcera 8-10, tak? Dobrze? Czy przychyla się rada do tego miejsca? Do doświetlenia. To jest Państwa ostatnie tylko proszę trzymać to, co tam Pan Jarek. Ktoś jest przeciwny. Zero. Ktoś jest wstrzymał. Pięć osób się wstrzyma. Nie może tam, bo 10 było za, ale jest tam 14. Proszę Państwa, to powtarzamy na 4. No 4. No to 4. Powalone z drzewo Zana między ulicami Zana a Nowomiejskie. To jest Państwa za, to przyjęcie lewicy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedno, kto się wstrzymał. Mają Państwo jeszcze jakieś wnioski? Był wniosek jeszcze Pani. Nie był jeszcze od sierżanie, sierżanie jeszcze był, tak. No kolejny. Tylko uzupełnienie na no ulicę jeszcze był razem, czyli... I Balladyny. Od Wilejskich do Wilej. Odśnieżenie, tak? No to dobrze. Czyli, czyli wniosek jest następujący, żeby w miarę... Zainterweniować w zarządzie dróg i mostów o odśnieżanie odcinków ulic na naszej dzielnicy, które są pod niesieniem. To są ulice Balladyny, Juranda, Kazimierza Wielkiego, Pana Tadeusza, Tadeusza i Pana Balcera. Pana Balcera. Członkowie rady przychylają się do tego wniosku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Magda składała tutaj prośbę o tylko to prośbę o żeby wziąć udział w tej akcji. To wszystko. To znaczy nie, jeszcze jest jeden wniosek pana Andrzeja, jeśli mogę. Zmiana planu do zagospodarowania przestrzennego ulica Nowomiejska ciąg Kary Szorowrowy. Tak, to połączenie to jest ale to miejski, może przepraszam, ja będę jeszcze przegłosować tylko za głosowanie powiem. Tej kwestii, tak? Tej kwestii. No bo no zmiana, ale jaka zmiana, no żebyśmy to wiemy, że chcemy, żeby zmienić plan. Ale no w jaki sposób zmienić? To już. W szafie jest otrzymać, bo był wniosek o udostępnienie tego miejscowego planu zagospodarowania. Mamy, dysponujemy tym planem i po prostu chcemy korektę znaleźć, żeby w tym miejscowym planie zagospodarowania terenu było ujęte połączenie ulicy Nowomiejskiej ciągiem pieszo-rowerowym z istniejącym już ciągiem pieszo-rowerowym w okolicy ogródków działkowych. Okay. To jest Państwo. To jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Według moich notatek jeszcze to macie zmiski. Tak, ja mam może nie tyle wnioski, ile takie sprawy. To, co pani Monika poruszała, to rzeczywiście te ulice od Nadmieszczyckiej, tam jest nie jedna, tylko są cztery takie uliczki biegnące w stronę Bystrzycy. I tam rzeczywiście jest ciemno i niebezpiecznie. Są to i w ogóle bez żadnej powierzchni, oczywiście błoto, bo tam często chodzę. I te ulice by trzeba było coś zagospodarować. No to tylko oczywiście nie jako wniosek, tylko taka propozycja na przyszłość, prawda? Żeby to miało miejsce, miało ręce i nogi. Tym bardziej, że obok jest duże skrzyżowanie oświetlone świetnie, teraz już. Tylko to propozycje do rozpatrzenia dla rady, tak? Tak, tak. I jeszcze jedno, to takie właśnie mi przyszło na myśl, chociaż to może wymaga dyskusji, ale dwa skręty w lewo i w prawo. Mianowicie, jeden zauważyłem, jak jechałem do ZUS-u, to taksówką, bo samochodu nie mam, to wjeżdżałem do ZUS-u i później kierowca skręca w prawo. Ja mówię, my mieszkamy po lewej stronie, a to nie można w lewo skręcać z ZUS-u, tylko w prawo można skręcać. Czy to jest rzeczywiście tak konieczne, czy nie można było zrobić tam? Tak. Do ZUS-u się jedzie w prawo, ale na przykład chyba legletkach w lewo skręca.
flaskę w prawo skręcić. Ale nie ma, nie ma przerwać linię. To jest chyba w porządku. To jest już po przeciwnej stronie jest wyjazd z kolei. Tak. Myśmy sobie trochę zaprzeczyli, bo walczyliśmy o te prawo skręty przy Leglewo, przy Jana Sawy. Proszę Państwa, wszyscy mamy wolne wnioski. I jeszcze to skrzyżowanie, przepraszam, ale tutaj też jest tylko w prawo. Ja się cieszę, że jest w prawo, ale samochody kierowcy tam trzeba byłoby policjanta postawić, bo tam kierowcy bez przerwy w lewo skręcają. Mianowicie wyjazd z Politechniki, koło kościoła. Tutaj jak się wyjeżdża z tej ulicy, koło kościoła, to tam jest obowiązujący skręt w prawo. Ale kierowcy, jak patrzę, to jaki nie ma co lepiej. Możemy zapisać do rozpatrzenia. Proszę Państwa, to przechodzę do kolejnego. Czyli co, zlikwidować nakaz skrętu w prawo, tak? Nie. Pan mówi o co panu też. No ale to ma się. Ale to nie jest taki wniosek. Drodzy Państwo, chcę skorzystać z prawa głosu, a mianowicie, ponieważ jest już, mamy 3 godziny właśnie siedzenia tutaj i obrad owocnych ze sobą, czy te propozycje, które przedstawił Pan Izbicki, moglibyśmy ewentualnie sobie podyskutować już na przyszłej Radzie, bo i tak wniosków jest bardzo dużo. I jak na ten miesiąc pracy niecały, to też jest bardzo dużo to robić. I jeszcze zanim Pan Przewodniczący zakończy, to ja tylko chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjście, za pracę, za wkład i za wszystko. Bardzo się cieszę, że doszło do takiej dyskusji między nami. Przybyłym gościom też bardzo serdecznie dziękuję za propozycje, inicjatywy, jeszcze może dorzucić? Prawie cenne wszystkie. Ja już pan jest ministrem. Nie, panie. Bo w przyszłym roku chcieli zrobić z radami dzielnicy takie spotkanie konsultacyjne, gdyby byli Państwo tym zainteresowani. Przygotowujemy taką propozycję tras komunikacyjnych do dzielnicy. Proszę Państwa, oficjalnie zamykam jeszcze słowo. Jeszcze słowo. Dosłownie jedno zdanie. Drodzy Państwo, zależało mi zawsze, żeby Rada Dzielnicy miała długoplanową perspektywę rozwoju, działań do podejmowania. I jednym z, w mojej ocenie, to jest moja prywatna ocena, takim punktem jest polityka prorowerowa. Dlaczego? Bo dzięki takiej polityce myślę, że Rada Dzielnica Rury może wiele rzeczy skorzystać. Przykłady są choćby złożone projekty do budżetu obywatelskiego przez rowerzystów, gdzie też małymi rozwiązaniami można pewne tematy załatwić. Dlatego uważam, że warto by było zainteresować się tym tematem. Tym bardziej, że przez naszą dzielnicę na tych lubelskich stacjach roweru miejskiego jest na tych wszystkich naszych stacjach w naszej dzielnicy jest największa liczba wypożyczeń. Osobiście koordynowałem projekt utworzenia kolejnej stacji przy Leglerku i tutaj zaznaczę, bo też padło takie stwierdzenie i pełen uznania jestem dla Państwa, że wybrali Państwo tam wszystko na 300 głosów, prawda? 300 głosów. Natomiast ta inicjatywa, którą byłem koordynatorem, zebrała ponad 1136 podpisów mieszkańców, żeby utworzyć stację roweru przy Leglerku. Więcej o tej inicjatywie można było dowiedzieć się na stronie tam na Facebooku Rower Miejski przy Leglerku. I proszę Państwa, ponad 1000 mieszkańców chciało stacji roweru miejskiego. Rower może być, że tak powiem, instrumentem do rozwoju naszego.